Jest dla mnie ogromnym zaszczytem ten problem, taką problematykę poruszać tutaj w tak znamienitym gronie. Jestem trochę stremowany, bo przyznam się szczerze, kompetencje rozmówców są ogromne, a ja skromnie tutaj powiem tylko, że podwiążę się w takim razie do ostatniego akapitu tutaj wypowiedzi tej osoby ocalonej. Ona mówi, że mam dla Polaków, mam dla tych sióstr ogromną wdzięczność. Natomiast żyjemy w... Moja aktywność dziennikarska sięgająca 30 lat pozwala mi przywołać kilka wydarzeń z mojego publicystycznego życia, gdy nagle się okazuje, że co jakiś czas z pewną regularnością wybucha coś, co z ogromną intensywnością przywołuje znowu pamięć dotyczącą, czy dyskusję, czy kontrowersję dotyczącą postaw Polaków w czasie niemieckiej okupacji, postaw i relacji polsko-żydowskich. No, na pewno takimi wydarzeniami było opublikowanie książki Sąsiedzi, później kolejne książki Tomasza Grossa, później mieliśmy publikację pana Grabowskiego, w 2018 roku wydanie książki Dalej jest noc, a później jeszcze ową ustawę, nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i ogromną awanturę, to był bodaj 2019 rok. Za każdym razem ta dyskusja powoduje ogromne emocje. Niemniej im dalej od czasu okupacji, tym zauważam pewną większą skłonność do mitologizowania, ale słowo mitologizowanie to nie jest dobre słowo, fałszowania, wręcz fałszowania czy zakłamywania prawdziwego obrazu dziejów. Co my możemy zrobić, jak ten obraz przywrócić prawdzie, czy w ogóle mamy taką możliwość? Zwracam się z tym pytaniem najpierw do pana doktora. Jaki jest obecnie stan badań, ponieważ tylko chyba fakty i prawda jest w stanie odeprzeć te fałszywe obrazy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję tutaj Państwu organizatorom za zaproszenie na dzisiejszą, na ten pokaz filmu bardzo wzruszającego i dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą debatę. Kiedy pan redaktor pyta mnie o to, jaki jest stan obecnie wiedzy na temat kwestii pomocy Żydom w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką, w tym szczególnym dniu, dodam jedną rzecz, która wydaje mi się, że to jest kluczowa, a mianowicie taka, że Instytut Pamięci Narodowej jest właściwie jedyną instytucją, która celowo i programowo bada kwestie pomocy świadczonej Żydom pod okupacją niemiecką. Oczywiście jest wiele instytucji, które tą problematyką się zajmują. Tutaj nie będę może robił reklamy, natomiast rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej prowadzi szczegółowe badania nad kwestią pomocy Żydom. W ubiegłym roku, mniej więcej rok temu, ukazała się duża publikacja, blisko 1000-stronicowa, publikacja pod moją redakcją i współredaktorką była pani dr Alicja Gontarek. To jest publikacja Stan badań nad pomocą Żydom na okupowanych ziemiach polskich. To jest pierwsza publikacja, która od blisko 80 lat od zakończenia II wojny światowej, która zbiera całość literatury pomocowej i ją krytycznie omawia. I proszę Państwa, jaki jest obraz pomocy Żydom świadczonej pod okupacją przez Polaków, bo w większości badaliśmy poszczególne regiony województwami. Każde województwo II Rzeczypospolitej jakby ma swój rozdział poprzedzony również analizą wstępną. I proszę Państwa, okazuje się, że niektórzy twierdzą, że na temat pomocy Żydom, tego wkładu polskiego w ratownictwo, napisano już tak dużo, tak wiele, że nie ma tutaj co badać, nic nowego nie wniesie. Jest zupełnie odwrotnie. W tej publikacji pokazaliśmy, że nasz stan wiedzy historyków jest daleki od zadowalającego. To znaczy, że
Nie mamy na przykład żadnego portretu zbiorowego Sprawiedliwych wśród narodów świata, czy w ogóle Polaków ratujących Żydów. Z topografią pomocy, które regiony się wyróżniały i dlaczego, które mniej i dlaczego, jak wyglądała chociażby kwestia pewnych danych statystycznych, bo przecież dane statystyczne, które są obecnie przytaczane, mówią o tym, że liczba Polaków, którzy udzielali pomocy Żydom, tutaj można by rozróżnić kwestię, czy pomoc, czy ratowanie, bo wydaje mi się, że pomoc jest zjawiskiem szerszym niż samo ratowanie, co też wybrzmiało w tym dokumencie. Te liczby wahają się od 30 do 300 tysięcy i niektórzy szacują, że było to więcej. I proszę Państwa, no wychodzi na to, że na przykład w niektórych częściach okupowanych ziem polskich tych osób, które ratowały, nie było więcej niż kilkaset. Myśmy zwrócili uwagę przede wszystkim na odpowiedź na pytanie, dlaczego tak było. Uwzględnialiśmy dość mocno w tych analizach kontekst okupacyjny, ustawodawstwo niemieckie. I to są rzeczy bardzo, bardzo ważne. No, okazało się, że pomoc świadczona Żydom, to jest, proszę Państwa, te szacunki mówią od 30 do 300 tysięcy. Ja bym powiedział w ten sposób. To jest aż 300 tysięcy osób, które nie wahały się zaryzykować, nie wahały się postawić swojego życia na szali, prawda, ratując Żydów, ratując drugiego człowieka. Dlaczego? Dokończę, panie redaktorze, i nie chcę tutaj jakby... Zaraz wrócimy do tego. Zdominować dyskusję, ale dlaczego o tym mówię? Bo kara śmierci, która była najbrutalniejszą z możliwych kar dotkliwych, z którą Niemcy zastosowali, Niemcy stworzyli cały mechanizm, cały system, który zmierzał do tego, żeby przerwać kontakty polsko-żydowskie, żeby zniechęcić, zmusić Polaków do niepomagania Żydom. Nawet brak denuncjacji był karany zgodnie z zarządzeniami Friedricha Wilhelma Kriegera z października, listopada 1942 roku. A więc nie tylko kara śmierci, ale cały system, cały mechanizm, o którym myślę, będzie okazja powiedzieć. No, to powodowało, prawda, że pomoc miała charakter powszechny, ale śmiem twierdzić, że nie masowy. Dziękuję. Panie doktorze, dziękuję bardzo. Ja specjalnie zacząłem od tego pytania, ponieważ ciągle dźwięczy mi w uszach też ta wypowiedź tej uratowanej osoby, która mówi, ile uratowała matka Getter? Nie wiemy. Tak, czyli oczywiście my możemy mówić o szacunkach, że to jest kilkaset osób, że to jest kilkaset dzieci. Przecież wiemy, że również w przypadku oceny skali pomocy, jaką realizowała Irena Sendlerowa, też były ogromne kontrowersje. Czy jesteśmy w stanie tę niewiedzę, to znaczy to naprawić ten błąd tej niewiedzy? Czy to jest w ogóle dzisiaj po 80 latach możliwe? No, jestem sceptyczny. Jestem sceptyczny, bo o wiele łatwiej jest nam opisać, scharakteryzować, skatalogować te przypadki ratownictwa, które zaczynają się w punkcie A i kończą się w punkcie B. Czy to jest szczęśliwy finał historii, zakończony uratowaniem, czy to niestety jest tak jak w przypadku rodziny Ulmów, ta historia jest przerwana w sposób tragiczny poprzez śmierć ratowanych i ratujących. Natomiast myślę, proszę Państwa, że możemy jedynie spróbować policzyć te szacunki, bo nikt z nas nie jest w stanie stwierdzić, ile osób na przykład mogły w warunkach okupacyjnych, motywowane względami czysto humanitarnymi, ogólnoludzkimi albo religijnymi, udzielić pomocy jednorazowej, jednorazowo przenosować kogoś, dać komuś kromkę chleba, butelkę z wodą. Są takie badania, które się prowadzi obecnie nawet, zbiera się tą historię, mówiono oral history, i one pokazują rzeczywiście wiele przykładów, które są zupełnie nieznane, a one pokazują właśnie wolę pomocy. Również uważam, że
powinniśmy o tym mówić, że mimo tych drakońskich kar w polskim społeczeństwie istniała wola pomagania Żydom i tylko niemiecka okupacja, system tworzony przez niemiecką okupację temu przeciwdziałał. Natomiast myślę, że będzie bardzo trudno, żebyśmy policzyli te wszystkie przypadki. Zwracam uwagę chociażby na publikacje, między innymi wydawane tutaj czy przez zespół profesora Jana Żaryna, gdzie podjęto próbę właśnie jakby wejścia w ten najniższy możliwy stopień, gdzie na przykład podaje się chłop z jakiejś wsi udzielił takiej pomocy, gospodarz z takiej wsi udzielił pomocy. My nie znamy ich nazwisk, nie znamy ich imion, natomiast wiemy, że jakiś dany fakt miał miejsce, tak, prawda? Więc no to są bardzo badania nad pomocą, z perspektywy, są bardzo trudne, są z perspektywy bardzo trudne, 80 niestety lat. Żmudne, benedyktyńska robota. Ja może skomentuję to, jeszcze to pana wypowiedź uzupełnię o takie doświadczenie mojego przyjaciela, który był działaczem Solidarności, ukrywał się w czasie stanu wojennego i mówi, że żeby skutecznie ukrywać się przez niecałe, prawie półtora roku, on mówi, że przeszedł przez 100 różnych rąk. 100 osób, około 100 osób naliczył, było zaangażowanych w to, żeby jemu te konspiracyjne kryjówki gdzieś na Podkarpaciu, w plebaniach, w różnych miejscach zapewnić. To i przecież, a mówimy o stanie wojennym, gdzie nie było represji, kara śmierci, gdzie nie było tak drakońskich sytuacji. No więc właśnie, to już ostatnie zdanie. Według chociażby Teresy Prekerowej, znanej badaczki problematyki pomocowej, która ustaliła, że żeby uratować jedno życie żydowskie, potrzeba było minimum zaangażowania minimum 10 osób. Stąd ta liczba około 300 tysięcy, no bo jeżeli przyjmiemy, że uratowało się na ziemiach Polski dzięki polskiej pomocy około 30 tysięcy Żydów, no to przemnażając to przez tę liczbę, w ten sposób otrzymujemy te szacunki. No ale czasem było mniej, czasem było więcej. Tak jak w tym przypadku mogło być dużo więcej. Więc mówię, no to są naprawdę, no nie chciałbym mówić, że czasami jest to trochę wróżenie z fusów. Niemniej jednak, no jest to bardzo, bardzo trudne, żebyśmy te takie konkretne dane liczbowe mogli zweryfikować. Myślę natomiast, już ostatnie zdanie, że warto jednak podjąć badania nad ustaleniem, bo to jest rzeczywiście, proszę Państwa, dla mnie niezrozumiałe, że my dzisiaj w Polsce nie wiemy, tak naprawdę, nikt, żaden z badaczy nie jest w stanie podać liczby Polaków zamordowanych za pomoc Żydom. I z tym pytaniem zwracam się do publicysty. Czekałem trochę na to, aby wywołać to pytanie. Zwracam się do publicysty, ponieważ badaczowi pewnych rzeczy nie wypada lub nie przystoi mówić. Publicysta ma tutaj troszkę łatwiejszą rolę, a wiem, Paweł, że pisałeś dużo, ten problem cię bardzo zajmował. Dlaczego my dziś po 80 latach tak wielu rzeczy nie wiemy? No, dlaczego my tych rzeczy nie wiemy? Powodów jest kilka. Pierwszy powód to jest powód oczywiście obiektywny, wynikający z tego, co żeśmy też widzieli na filmie. Te rzeczy są strasznie skomplikowane. Bardzo trudno odcedzić, nazwijmy to, pomoc w danym momencie, mieszane metryki, brak wiedzy. Często to, że nie wiem do końca przecież, czy te osoby, które były uratowane, co się z nimi działo potem. Znaczy, tu akurat w jednym czy w drugim przypadku jesteśmy w stanie śledzić historię do końca, ale w bardzo wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie. To znaczy, stąd się bierze to, że dysponujemy gigantyczną masą takich odłamków, fragmentów i bardzo trudno jest je złożyć w całość. Poza tym też bardzo trudno zakwalifikować poszczególne działania, zachowania i tak dalej. Ja myślę, że to jest zresztą w ogóle taki problem w tej całej dyskusji, od której tutaj żeśmy zaczęli, dotyczącej skali pomocy Żydom w czasie II wojny światowej, bo tak, jedna rzecz była tutaj bardzo, myślę, dobrze pokazana, czyli nazwijmy to ta oficjalna polityka niemiecka. Ona zmieniała się podczas wojny, w okresie 1939-1941 mieliśmy do czynienia również z prześladowaniami Żydów, dochodziło do również egzekucji, ale nie był to jeszcze Holokaust, znaczy to nie był jeszcze plan zniszczenia całego narodu. To dopiero pojawiło się po napaści Niemiec na Związek Sowiecki. Widać zresztą dokładnie w prawodawstwie niemieckim. Główny to jest rozkaz z 15 października 1941 roku, który wprowadza rzeczywiście karę śmierci za wszelką formę pomocy Żydom.
Przy tym ta pomoc jest traktowana w każdy możliwy sposób. Pomocą może być podanie chleba, pomoc może być polegać, że się kogoś przechowa, pomoc może polegać zwyczajnie na tym, że komuś się powie, gdzie uciec, albo, i co jest bardzo ważne, nie zgłosi się informacji na temat danej osoby do władz. Czyli jak widzimy, jest to kategoria tak pojemna, że praktycznie obejmuje wszelkie możliwe zachowania, nazwijmy to ludzkie czy altruistyczne, tak można było powiedzieć. I dwa elementy, które tutaj no, gdzieś może były zaznaczone, ale myślę, że warto je też dodać do tego obrazu sprawiającego, że ci ludzie, którzy się decydowali na pomoc, jakby powiedzieć, jeszcze bardziej rosną, czy powinni rosnąć w naszych oczach. Rzecz pierwsza to, że nie chodziło tylko tutaj o nagą przemoc państwa, czyli te wszystkie rozkazy, sądy doraźne, rozstrzeliwania, przemoc i terror, to oczywiście był element ważny, ale też o gigantyczną skalę propagandy, kiedy starano się Polakom wbić do głowy, Żydzi równa się tyfus. To była, jakby to powiedzieć, uprawiana nieustannie, stale przez państwo niemieckie we wszystkich możliwych, no oczywiście tych możliwości, tych medialnych było mniej, można tak powiedzieć, ale wszystkimi możliwymi kanałami ten przekaz miał płynąć do Polaków. Czyli żeby ta pomoc nie tylko, czy brak pomocy wynikał nie tylko ze strachu i przerażenia, ale też z wewnętrznego przekonania, że to jest po prostu szkodliwe. Co jak wiadomo, Niemcy, jeśli chodzi o działalność propagandową, byli bardzo, bardzo skuteczni. I jeszcze jeden bardzo ważny element, który się pojawia, on się pojawia w niektórych wspomnieniach, choć często jest pomijany, bo to jest egzystencjalnie bardzo trudna sprawa. Mianowicie zdarzające się wypadki Żydów, którzy byli łapani przez Niemców, następnie bici i torturowani i wydawali tych ludzi, u których się przechowywali. Czyli osoba, która pomagała, nie tylko, że tak powiem, znaczy ryzykowała to, że ta ofiara, ten ukrywający się u niej dziecko, człowiek zostanie złapany, ale ryzykowała też tym, że taka osoba później wskutek tortur przyzna się do tego, kto inny jeszcze pomagał albo kto ukrywał. Co biorąc pod uwagę kategorię tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej, którą Niemcy stosowali nagminnie, czyli no, nie zabijali czy nie karali tylko danego pomocnika, tylko zabijali wszystkich albo jego rodzinę, albo również znane przykłady, potrafili całą wieś spalić albo zniszczyć, tak? Czy całą okolicę. To dopiero sprawia, że znając te wszystkie uwarunkowania, czy te dodatkowe elementy kontekstu, a każda z tych rzeczy, o których mówię, przecież żaden z tych przypadków nie był odnotowany, tak jak teraz byśmy to zrobili, nie wiem, w aktach, tak? No, że nie wiemy dokładnie. To często były takie ludzkie, takie no, przypadkowe czasem spotkania, albo czasem, albo jeszcze jedna ważna rzecz. Przecież to wszystko, co mówię, sprawia, że w tamtym czasie ukrywano skalę tej pomocy. To znaczy, bo nikt nie był zainteresowany w informowaniu o tym, to jest oczywiste, bo informowanie na temat pomocy sprawiało, że człowiek sam na siebie ściągał nieszczęście. Czyli były dodatkowe elementy sprawiające, że tak trudno dojść teraz do istoty i do tego, czego my potrzebujemy w statystyce. Liczb, cyfr, dokładnego określenia, ilu, gdzie, w którym momencie. No, bardzo trudno do tego dotrzeć, bo wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym procesie, byli zainteresowani, żeby ta informacja nie wyszła na światło dzienne, bo poinformowanie podnosiło ryzyko, zarówno informowanie nawet w swoim kręgu, czyli no zawsze ktoś mógł zdradzić. Kogoś można było, no można było przypadkowo trafić na kogoś, kto doniósł. Ale nawet nie musiało być tak, że ktoś doniósł, tylko ktoś mógł zostać złapany i torturowany, no i teraz, wtedy ta informacja nie została wymuszona. Czyli jak mówię, znaczy brak dokładnej informacji wynika ze samej struktury pomocy i jej charakteru, jaki był wtedy niesiony. Przywołałeś mi taką prawdziwą historię, którą opowiedział mi ostatnio Dariusz Walusiak, też autor książki, podczas właśnie jakiegoś przeszukania złapano Żyda, odwrotnie. Historia zaczęła się od tego, że oskarżono granatowego policjanta o zabójstwo Żyda. I w procesie powojennym tego granatowego policjanta wybronił żydowski prawnik, który znał historię. A wygląda ona tak, że granatowy policjant złapał Żyda, który prowadził go na komisariat. No, musiał to wykonać, ponieważ sam by wtedy no, mógł odpowiadać i mógłby być postawiony przed plutonem egzekucyjnym. I ten Żyd, chcąc ocalić życie,
obiecuje temu grantowemu policjantowi, że on wyda miejsce, gdzie siedział oraz pokaże miejsca, gdzie są inne rodziny żydowskie schowane. I ten grantowy policjant, wiedząc, że jeżeli on przekaże go Niemcom, on to zrobi. Jedynym sposobem, jakim było ocalenie tych rodzin żydowskich i tych pozostałych Polaków, którzy ich trzymali, przechowywali, było zastrzelenie tego policjanta natychmiast, tego Żyda natychmiast. Za, co było faktem odnotowanym, że on go po prostu zamordował, czy zastrzelił i był proces po wojnie przeciwko temu policjantowi. Gdyby nie ten niemiecki, ten żydowski prawnik, który znał tę historię, no, sprawa by się zakończyła być może dla tego grantowego policjanta bardzo źle. Widzimy tą złożoność i dramatów ludzkich, i to, że właściwie indywidualne przypadki trzeba było badać, co dziś z perspektywy 80 lat jest strasznie trudne. Ale zwracam się w takim razie do księdza profesora. Otóż jeśli istnieje w Izraelu potężny instytut Yad Vashem, istnieją archiwa, istnieją przecież ocaleni, którzy mogą świadczyć, dlaczego nie było programu, który mógłby, pytam trochę naiwnie, dlaczego nie było programu, który mógłby poprzez świadectwa ocalonych plus zaangażowanie obu państw i możliwość penetracji archiwów niemieckich, żeby ten ważny aspekt jednej z najbardziej dramatycznych historii, jaka się przydarzyła ludzkości, zbadać i sprawdzić przy użyciu instrumentów państwa Izrael, przy użyciu instrumentów państwa polskiego i przy wykorzystaniu archiwów. Dlaczego tylko te 6 czy niecałe 7 tysięcy drzewek Yad Vashem jest w Jerozolimie? Proszę państwa, pisanie historii, dociekanie historii jest bardzo ważne. Niezwykle ważna jest ta praca, którą podjął IPN. Niezwykle ważna jest praca uczciwych, rzetelnych historyków, którzy próbują te sprawy dokumentować. Aczkolwiek wiemy, że od tamtej pory, mówiliśmy, upłynęło 80 lat, więc to nie jest proste. Ale pamiętajmy, że powstałe tomy, powstały opracowania, te właśnie rzetelne, historyczne, są drukowane w egzemplarzach kilkuset, najwyżej kilka tysięcy, i rozchodzą się do bibliotek, nawet nie wszystkich akademickich, a czy są tam czytane, czy są rozważane, czy są komentowane, to osobna sprawa. Wydaje mi się, znaczy jestem przekonany, że dużo bardziej przemawia do człowieka to, co widzieliśmy dzisiaj, choćby ten film, to znaczy los narodu i historie ludzi opowiedziane nie en bloc, nie cyframi, nie liczbami, nie statystyką, tylko przez pryzmat pojedynczego człowieka czy pojedynczych osób. I ta kobieta, którą widzieliśmy, Izraelka, zrobiła, gdyby można to było, zapewne można będzie pokazać w telewizji i w ogóle szerzej, zrobi znacznie więcej niż niejedno historyczne opracowanie. Bo w tym wszystkim nie tylko, a nawet nie o historię chodzi. Chciałbym państwu uświadomić, że w ciągu tych 80 lat dokonała się znamienna zmiana paradygmatu w tym trójkącie Polacy, Żydzi, Niemcy. Ta zmiana tego paradygmatu, ja bym ją mniej więcej tak opisał. Bezpośrednio po wojnie i w latach 50., może jeszcze do lat 60., rzecz miała się tak, że Niemcy to oprawcy, natomiast Żydzi i Polacy to są ofiary. Czuliśmy tę wspólnotę losu, znaczy nasi ojcowie, nasi dziadkowie czuli tę wspólnotę losu i nikomu nie przychodziło do głowy, by dochodzić tutaj specjalnie liczb albo cyfr. Najwyżej można było wtedy i trzeba było wtedy dokumentować tę wspólną właśnie solidarność i tę pomoc tam, gdzie ona miała miejsce, a także tam, gdzie jej brakowało, albo tam, gdzie zdarzały się rzeczy absolutnie naganne. Po jednej i po drugiej stronie, pewnie trzeba powiedzieć, że po tej stronie polskiej, tak zwanej, też ich nie brakowało, było ich sporo, bo czas wojny niestety mnoży złe postawy. Ale
postrzegaliśmy siebie właśnie na dolnych bokach tego trójkąta, a prześladowcy byli u góry. Gdzieś poczynając od lat 60., od końca lat 60., po 67 roku, po tej emigracji marcowej tak zwanej, ten trójkąt pozostał ten sam, tylko role zaczęły się zmieniać, mianowicie Niemcy nadal pozostali jako oprawcy, Żydzi jako ofiary, natomiast Polakom przypisywano coraz częściej rolę świadków i świadków tego, co się wydarzyło. Nasze ówczesne, powiedzmy sobie, i sytuacja polityczna i społeczna po pierwsze nie sprzyjała temu, żeby się tym zajmować i żeby to prostować, a po drugie nie było specjalnie wielu takich, którzy by zaobserwowali, że zmiana tego paradygmatu jest dla nas bardzo, bardzo groźna i dla nas bardzo, bardzo niekorzystna. Więc przez lata 70. i 80., nawet ja bym powiedział do początku lat 90., tak to utrwalano, że w świecie mamy teraz, mieliśmy wcześniej właśnie ten trójkąt Niemcy, Polacy, Żydzi, w którym Polacy mieli rolę świadków, ale już nie ofiar. Natomiast od lat 90. i to jest w tym wszystkim paradoksalne, ten trójkąt jeszcze się zmienił, to znaczy nazwy, powiedzmy te wierzchołki tego trójkąta pozostały te same, ale o tyle się zmieniło, że Niemcy nadal prześladowcy, kaci, Żydzi ofiary, a Polacy od czasów Kosińskiego i od czasów Grossa zaczęli być stawiani na równi z Niemcami, a więc przedstawiani jako prześladowcy. Prześladowcy innego rodzaju, prześladowcy może, powiedzmy sobie, nie zupełnie dokładnie tacy sami jak Niemcy, ale jednak prześladowcy. Ten trójkąt, to spojrzenie funkcjonuje w Izraelu, funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Europie Zachodniej. A czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, to zupełnie osobna rzecz. Prostowanie teraz tego trójkąta i wola powrotu do pierwotnego tego trójkąta z lat 40., 50., 60. wydaje się marzeniem. Jeżeli chodzi o liczby, ja studiowałem w Izraelu, w Jerozolimie w roku 1979-80, a więc to już znaczny czas temu, ponad 40 lat temu. Później byłem tam wiele razy, ale nawiążę do tego swojego pierwszego pobytu. Oczywiście obowiązkiem studentów, byliśmy studentami Uniwersytetu Hebrajskiego, było obok poznawania tego, po co tam pojechaliśmy, również zapoznanie się z najnowszą żydowską historią. Wtedy w Yad Vashem było około 5 tysięcy, o ile pamiętam, może niecałe, czy około 5 tysięcy drzewek i imion sprawiedliwych wśród narodów świata. Natomiast całość, ogół tych wszystkich sprawiedliwych to było około 9-10 tysięcy. Rozmowy były mniej więcej takie z Izraelczykami, nawet z moją nauczycielką. Na moją sugestię, że przecież na 9 tysięcy, ponad 9 tysięcy, około 5 tysięcy Polaków to bardzo dużo, bo ponad połowa, to ona zastanowiła się i z przekąsem bez wahania odpowiedziała: no, jak się tak patrzy, to tak. Ale ilu was było? No, około 30 milionów. No to 5 tysięcy to dużo? To był, proszę popatrzeć, same liczby można nimi żonglować w obydwu kierunkach. Pan doktor powiedział, że istnieje możliwość, że tych, którzy pomagali, było około 300 tysięcy. Moim skromnym zdaniem było ich znacznie więcej, bo pomoc czasami była bardzo doraźna, tak jak ta, którą okazał dziadek, to znaczy ojciec mojej mamy, kiedy z getta uciekali Żydzi i jeden z nich uciekł z Warszawy. Moi rodzice mieszkali w miejscowości naszej rodowej, nazywa się Chrostowo, i on tam się dotarł, był straszliwie wygłodzony.
Dziadek mu mówi, ale ja nie mam co ci dać, bo my mamy tylko słoninę. I on mówi, dla mnie teraz nie ma prawa, nie ma tory, daj słoninę. Pobył dwie noce i pokazali mu drogę, odprowadzili go do Śniadowa, skąd miał pójść dalej. Więc tego się nie da udokumentować, powiedzmy, nie da się z tego zrobić liczb. A nawet jeżeli zrobimy te liczby, to niewiele, naprawdę niewiele z tego dla takiej ogólnej świadomości wynika. Więc sądzę, jednym słowem, że musimy patrzeć na to przez pryzmat no właśnie pojedynczych losów. Ta pani, którą tutaj widzieliśmy jako ocalona, natomiast w Izraelu jest teraz moda już na survivors drugiego pokolenia i trzeciego pokolenia, prawda? Natomiast ta pani jest z tych survivors z pierwszego pokolenia, powiedziała bardzo istotną rzecz, która nam nie może umknąć, to mianowicie, że wielu ocalonych nie chce wracać, nie chciało wracać do tamtych sytuacji, bo były to sytuacje upokarzające, sytuacje dla nich absolutnie bolesne. Oni nie chcą tej pamięci, nie chcą, żeby ta pamięć kształtowała całe ich życie. Oni chcą cieszyć się, radować, oni prawda, chcą przeżyć swoje życie, nie zmarnować go na wspomnienia, że przeżyli w psiej budzie, jedli jedzenie dla psa. A właśnie tacy byli. Myślę, że ten człowiek, jeżeli przeżył, on nie chce wspominać tego, że przyszło mu jako ortodoksyjnemu Żydowi jeść słoninę, prawda, bo nie było wtedy innego wyjścia. Otóż, proszę Państwa, ja bym powiedział tak, kiedy mieliśmy okres tak zwanego PRL-u, tymi sprawami się nie zajmowano, nie zajmowano się w ogóle, bo w ogóle martyrologia narodu polskiego nie była wtedy tak bardzo, prawda, w cenie. A te sprawy polsko-żydowskie, zwłaszcza po roku 67, stały się mocno zagmatwane, mocno niewygodne. Nie było żadnej ambasady, nie było właściwie kontaktów. Na przykład ja wyjeżdżałem do Izraela otrzymywałem, chociaż studiowałem w Rzymie, ale otrzymywałem wizę przez ambasadę holenderską. Innej możliwości nie było. Natomiast to, że wtedy tego nie można było zrobić, no to powiedzmy sobie, daje się jakoś tam tłumaczyć, ale to, że od końca lat 80. i 90. tych spraw nie można było zrobić, a jeżeli już za nie się zabierano w latach 90. i 2000., to mówię to z pełną odpowiedzialnością. Być może lepiej, żeby ich nie ruszano wtedy, dlatego że w końcu posłużyło do utrwalenia tego trójkąta, o którym mówię, o którym powiedziałem. I dobrze, że teraz coś się robi. Ale przede wszystkim to, co jest istotne w tym, bardzo ważne, to jest edukacja dzieci i młodzieży. Edukacja, która nie musi iść przez podręczniki. W latach 90. została wyznaczona komisja polsko-izraelska do zmiany podręczników izraelskich i podręczników polskich w tym, co dotyczy no właśnie wspólnej historii. Byłem włączony do tej komisji. Oczywiście problem polegał na tym, że o ile wielu Izraelczyków i w ogóle Żydów zna język polski i mogło bardzo łatwo przeczytać polskie podręczniki, o tyle, jeżeli chodzi o Polaków w pełnym tego słowa znaczeniu, mówię w tym, którzy reprezentują polską świadomość, polską wrażliwość, polską tożsamość, można było policzyć dosłownie na palcach. I próba zrobienia czegokolwiek spełzła na niczym, bo po prostu tylko poszły komunikaty w świat, a potem już się nikt tym nie zajmował. I wiele takich inicjatyw po drodze było, które są nagłaśniane, a potem niewiele z tego wynika. W ostatnich latach, jeżeli chodzi o te dzieci żydowskie, to proszę sobie prześledzić losy choćby pani Ewy Kurek, która też zajmowała się tą problematyką właśnie już dawno.
ocalania dzieci przez polskie zakony, zwłaszcza zakony żeńskie, bo to było łatwiej, ale no, ją do tego, mówiąc łagodnie, zniechęcono. I kończę już. Proszę Państwa, myślę, że sporo z tego zrozumiałem nie tylko wtedy w Izraelu, kiedy widziałem różne fale emigracji przedwojenną, bardzo życzliwą Polsce, tuż powojenną, lata 40, 46, 48 rok, obolałą bardzo, taką powiedzmy sobie, to były ówczesne dzieci, ówczesna młodzież, ci, którzy przeżyli. I powiedzmy sobie, to były ich wspomnienia, były dramatyczne, ale ja już miałem do czynienia wtedy z emigracją po 67 roku. I to już nie było takie piękne. Oni wyjechali z Polski z uprzedzeniami, ze stereotypami i trzeba powiedzieć, że wiele z tego spojrzenia na Polskę to właśnie oni wykreowali i oni tam utrwalili. I na jedną rzecz zwrócę Państwu uwagę. Na przełomie lat 80. i 90., a więc 30 kilka lat temu, przyjeżdżał do Polski, był kilka razy, uczestniczyłem w tym, zapraszałem, gościłem, nie było gdzie, to gościliśmy na plebanii, na której mieszkałem. Przyjeżdżał do Polski rabin Byron Sherwin. To był człowiek, nie żyje już od kilku lat niestety, to był człowiek, który pochodził z Makowa Mazowieckiego, to znaczy nie on sam, tylko jego babcia. On się już urodził w Ameryce, był uczniem Abrahama Joshua Heschela, człowiekiem niezwykle uczciwym, niezwykle otwartym i chcącym się uczyć. Kiedy pojechaliśmy do Ameryki i tam po raz pierwszy go spotykaliśmy, to reprezentował typowo amerykański punkt widzenia, ale kiedy przybył do Polski, pojeździł po Polsce, zobaczył Polskę, był w różnych miejscach, na uniwersytetach, w seminariach duchownych, w różnych miejscach w Polsce, był w Makowie Mazowieckim. I to wtedy zrozumiałem, proszę Państwa, że również do Żydów nie trzeba mówić językiem, powiedzmy sobie, wyuczonych książek i statystyk. Bo i na tym naprawdę zakończę. Kiedy dojeżdżaliśmy do Makowa Mazowieckiego, on powiada do mnie, a jechaliśmy wtedy z Białegostoku i przyjmował nas w Białymstoku. Na początku lat 90. przyjmował nas ksiądz biskup Pozorowski. Tam miał spotkanie z klerykami i tak dalej, i tak dalej. I mówił bardzo otwarcie o tym, że Żydów nie interesuje historia. Żydzi mają haggadę o przeszłości. To zupełnie co innego. To jest tak jak Biblia. My będziemy pytać o fakty, o wydarzenia, o osoby, o daty. A tam jest ważna haggada. I elementem tej haggady jest to, co przeżyłem właśnie, kiedy wiozłem go do Makowa Mazowieckiego. Kiedy już podjeżdżaliśmy do miasta, mówi do mnie, wysiądź. I chcę wysiąść. A był las. Więc wysiadł z tego lasu, myślałem, od tak sobie, po dłuższej podróży. Ale nie było go 10 minut, 15 minut. Zaczynam, prawda, się denerwować. Może mu się coś stało. Wchodzę tam do kawałkiem do tego lasu, a on stoi. Zauważył, że idę, że się niepokoję. To mówi do mnie tak. Mówi, słuchaj, babcia miała rację. Tu nawet drzewa szumią po hebrajsku. Otóż to jest sposób na mówienie o tych sprawach. To jest te pojedyncze losy, znajdowanie tych pojedynczych ludzi, którzy chcą uczciwi, nie zawsze są, jeżeli tak można powiedzieć, wdzięczni, bo wdzięczność jest rzadką cechą i jest po prostu cnotą. Nie wszyscy ją mają. I jedna uwaga, ostatnia naprawdę, żeby mi nie umknęło. Proszę zauważyć, że ten film nie zaczął się od roku 1939.
Nie zaczął się, nawet nie było mowy o konferencji w Wannze 20 stycznia 1942 roku, która zadecydowała o masowym mordzie Żydów wschodnioeuropejskich. To bardzo ważne, bo to było już po napaści Hitlera na Związek Sowiecki i tu przede wszystkim tych Żydów chciał się pozbyć. Otóż ten film rozpoczął się od dzieciństwa, od rodziny, od wychowania. I to jest bardzo ważne. My przeszłości to już tak bardzo nie zmienimy. Możemy ją poznać, możemy o niej opowiadać. Natomiast jednym z długów wdzięczności, który mamy wobec tamtych ludzi, jest to, że my musimy zadbać o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, bo ta pomoc wyrosła z tego. Motywacja była chrześcijańska, głęboko chrześcijańska. Widzieliśmy to kilka razy, gdzie ta jedna z sióstr zmaga się ze strachem, ale otrzymuje odpowiedź. Proszę Państwa, gdyby dzisiaj na ulicy ktoś potrzebował pomocy, niekoniecznie, prawda, obcokrajowiec, proszę popatrzeć, co się dzieje. Proszę popatrzeć, jak wygląda to wychowanie. Otóż my musimy, wszyscy, zwłaszcza dorośli, a zwłaszcza ci, którzy o tych sprawach mówią, musimy zacząć od samego początku, a to jest naprawdę w tej chwili praca na ugorze. I jeżeli tego nie zrobimy, przeszłość lubi się powtarzać na rozmaite sposoby. Pamiętajmy, że drudzy w kolejce po Żydach byli Polacy. Bardzo dziękuję, ale do księdza profesora jeszcze wrócimy, natomiast zwracam się jeszcze do Pawła. Ksiądz powiedział, przeszłości nie zmienimy, no, natomiast całym problemem chyba naszym jest to, że tą przeszłość ktoś próbuje zmieniać. I tak jak ksiądz mówił o tym odwracaniu tego trójkąta, że on zaczyna zmieniać swoje położenie i z tego bystanders, z tych świadków, którzy przyglądali się beznamiętnie lub nawet z lekką taką satysfakcją, czekając, gdzie tu można na tym dramacie skorzystać, bo tak próbuje się tłumaczyć ten termin świadków, stajemy się współsprawcami. W książce Krew na naszych rękach próbujesz zanalizować ten mechanizm. Czy jesteśmy skazani na to, że to jest nieodwracalne, że ten trójkąt będzie zmieniał się, aż Polacy będą na szczycie jako oprawcy? Oczywiście można powiedzieć, że nic nie jest przesądzone i nie żyjemy w świecie konieczności, ale na razie, tak jak to teraz wygląda, czy jak teraz wygląda układ sił, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że powoli awansujemy do kategorii super sprawców. Dlaczego super? Ponieważ jeśli chodzi o Niemców, to Niemcy funkcjonują jako ci, którzy przepracowali swoją przeszłość. Owszem, przyznają się do wszelkich możliwych zbrodni, przyznają się i w związku z tym można powiedzieć, zrozumieli swój błąd. Polacy natomiast, używając tego określenia, tego trójkąta, wysforowali się, jak można powiedzieć, na szczyt jednego z ramion, czy powiedzmy tego punktu, ponieważ po pierwsze nie chcą się przyznać do tego, że są sprawcami i to jest coś, co przecież to powinno wyglądać w ten sposób, że jeśli Jan Tomasz Gross opublikował książkę i potem Jan Grabowski opublikował inną książkę, to Polacy en masse powinni przepraszać i się przyznawać do winy, a nie polemizować, bo polemizowanie, podważanie faktów i krytykowanie jest dowodem niechęci do przyjęcia. No to prawda, są gorsi, bo nie przepracowali, to jest takie niemieckie określenie, które też wchodzi do polskiego, nie przepracowali swojej winy. O, tak to się nazywa. Na drugi element tej gorszości, jeśli tak można powiedzieć, no to Niemcy robili to, ponieważ był aparat państwa, który ich do tego zmusił. Polacy w tej opowieści, którą można usłyszeć rzeczywiście praktycznie, jeśli chodzi o uniwersytety zachodnie, o pisma popularne, o teksty, właściwie wszędzie. Znaczy, to jest tak zwany dominujący dyskurs albo dominująca narracja, jak to woli użyć tego określenia. No, Polacy to są ci, którzy chcieli to zrobić i skorzystali z okazji. No, stąd przecież teza Jana Grabowskiego o 200 tysiącach, prawda, Żydów zabitych przez Polaków. Ja zresztą
postawiłem kiedyś taką tezę, że jeśli w tym tempie będzie się rozwijała twórczość takich ludzi jak pan Grabowski albo inni tego pokroju naukowcy, to się nie zdziwi, jak się tam okaże, że to nie będzie 200 tysięcy, tylko dobrniemy szybko do jakiegoś miliona albo do jeszcze jakichś innych liczb, ponieważ to, jakby powiedzieć, relacja między rzeczywistością a narracją, a propagandą jest czymś czysto ulotnym. Z czego to się bierze? To się bierze z tego oczywiście, że nie wynika to, bo tu paradoks polega na tym, że jak słuchaj pana doktora, ja oczywiście się bardzo cieszę i rzeczywiście wielka rzecz, że my badamy, sprawdzamy, ale paradoks polega na tym, że im więcej mamy wiedzy, tym gorzej w pewien sposób dla tej opowieści. Bo przecież my teraz wiemy znacznie więcej na temat skali udzielanej tej pomocy. Wiemy więcej na temat kontekstu. No, wystarczy sięgnąć po książkę, nie wiem, Bogdana Musiała, ale też wiele publikacji IPN-u. Ta książka Musiała w 80%, jeśli się nie mylę, składa się wyłącznie z tekstów oficjalnych różnych instytucji niemieckich. No więc naprawdę... Ja może przywołam tylko, nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, powstała kilka lat temu książka pana Bogdana Musiała, polskiego historyka mieszkającego na stałe w Hanowerze, czy pod Hanowerem. Książka Kto dopomoże Żydowi? I przyznam się szczerze, byłem lekko zdumiony, że i to nie jest żaden przytyk, panie doktorze, ani do instytucji, którą pan kieruje, w której pan pracuje, ani do pana, że dopiero teraz, po 30 niemal latach wolnej Polski, powstaje książka, która zajmuje się, wiecie państwo czym? Pokazaniem i zdokumentowaniem, jak eskalowało prawo niemieckie wobec Polaków, którzy pomagali Żydom. I tam na początku od oczywiście surowych drakońskich kar widać, jak to prawo eskaluje. Gdy zapytałem pana Bogdana Musiała, dlaczego ono eskalowało, dlaczego Niemcy ciągle dokręcali w sposób już nieprawdopodobny śrubę, że była to odpowiedzialność nie tylko, czy można było samemu stracić życie, ale można było, znaczy Niemcy zabijali całe rodziny i nie tylko za przechowywanie, ale właśnie za danie kromki chleba. No odpowiedź jest jasna, bardzo proszę. Odpowiedź jest jasna, no ponieważ ta pomoc cały czas była obecna, no więc Niemcy musieli używać coraz ostrzejszych metod, żeby zniszczyć w ludziach ludzkość, jeśli tak można powiedzieć, czy człowieczeństwo, no bo na tym to polegało. Ale dlaczego o tym wszystkim wspominam? Wspominam o tym, żeby pokazać, że nasza wiedza historyczna rośnie, mamy więcej faktów, dokumentów i tak dalej, a opowieść, która krąży na temat Polski, nie tylko, że się nie zmienia, tylko z punktu widzenia polskiego się pogarsza. Jestem przekonany, że gdybyśmy teraz przeczytali później, nie wiem, omówienie tej naszej dyskusji, to by było, Polacy się chcą wybielić, albo nie chcą uznać swojej winy, albo znowu próbują pokazać, że pomagali, a przecież to i tak dalej, i byłaby ta cała seria tych wypowiedzi, bo niestety w tym przypadku historia jest wyłącznie instrumentem walki o władzę i o pamięć. Ile byśmy faktów nie przytoczyli, ile byśmy tutaj nie znaleźli wspaniałych przykładów, ludzi, którzy byli bohaterami, których każdy akt był aktem heroicznym, to niestety na tych, którzy uprawiają ten element walki o pamięć i używają tego w taki perfidny i brutalny sposób, nie robi to żadnego wrażenia. To znaczy, oni dążą, ja starałem się to opisać właśnie w tej książce Krew na naszych rękach, czego potrzebują. Jest kilka takich, powiedzmy, no, kilka ważnych punktów, których można potem użyć. No, twierdzenie mówiące o tym, że pomoc była masowa, przeczy twierdzeniu, że wszyscy Żydów nienawidzili i chcieli ich zabijać. Wszyscy. No bo taka jest ta teza. No bo to ona jest jeszcze podszyta czymś innym, że chrześcijaństwo jako same ma w sobie ten wirus nienawiści wobec Żydów i ten wirus to nie jest to, że my wybijamy antysemityzm mlekiem matki, ale fakt bycia chrześcijaninem i wychowany w tej kulturze zakłada już z góry powszechną negatywną relację do ludzi wyznania mojżeszowego. Dokładnie, tak sobie oglądałem ten film, przyszło mi takie pierwsze wrażenie, ponieważ myślę, że dosyć dobrze śledzę to, co na temat Kościoła pojawia się również w, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Szczerze mówiąc, jakakolwiek no, pozytywna wzmianka na temat Kościoła, księży czy sióstr jest niemal dzisiaj niemal niemożliwością. To znaczy księża występują, księża i siostry zakonne, wyłącznie jako element tej struktury przemocy, która to rzekomo tłamsiła całe wcześniejsze społeczeństwo i oczywiście
rzeczywiście do tego potrzebny jest ten dodatkowy element mówiący o tym, że Kościół był przebojony antysemityzmem. Pierwszym przecież takim na masową skalę zabiegiem na naszej pamięci, na pamięci chrześcijańskiej czy katolickiej, to było to, co stało się z pamięcią Piusa XII, kiedy został wystawiony namiestnik, sztuka namiestnik, którego miała pokazać jako w zasadzie niemal no, zwolennika Hitlera, człowieka nieczułego, pełnego nienawiści, wrogiego Żydom, a przecież to wszystko, co działo się w polskich klasztorach, w polskich zgromadzeniach zakonnych, w polskich instytutach, seminariach i tak dalej, nie mogłoby się odbywać, gdyby nie co najmniej przyzwolenie i wsparcie ze strony Rzymu. No, Kościół wtedy był nieporównywalnie jeszcze bardziej hierarchiczną organizacją niż jest teraz i wyobrażenie sobie, że ta gigantyczna skala pomocy, o której my tutaj mówimy, że to się działo wszystko na własną rękę i nikt nie wiedział, mówię o władzach kościelnych, jest całkowicie niemożliwe. I co z tego? I wciąż mamy nieustanną debatę na temat tego, jak to Pius XII milczał, jak to nic nie zrobił, jak mógł zrobić więcej. Kategoria mógł zrobić więcej jest oczywiście poręcznym narzędziem, przy pomocy którego można wszystkim zamknąć usta, bo w świecie, w jakim żyjemy, zawsze można zrobić więcej teoretycznie. No tak, tak to po prostu jest. Ale używanie tego w takiej debacie, jak mówię, świadczy o złej woli, jest wyłącznie mechanizmem walki o władzę i próbą podporządkowania nas i naszej pamięci tym celom, które stawiają sobie te grupy. Bardzo proszę, zwracam się do pana Tomasza Domańskiego, ale muszę tu przywołać jeszcze jedną taką anegdotę, przepraszam, że włączam coś, co jest dowcipem w tak dramatyczny kontekst. Rozmawia ojciec ze swoim synem, mówiąc o tym, że w stanie wojennym było bardzo trudno, była godzina policyjna, stały czołgi na ulicach, był mróz, telefony były wyłączone, a w sklepach była tylko fasolka cięta i osec. I syn nastoletni mówi: ojcze, co ty pieprzysz, za przeproszeniem, cały Carrefour octu? To pokazuje, to obrazuje, że dzisiaj próba rozmawiania z młodymi ludźmi, czy w ogóle rozmawiania ludźmi poza kontekstem historycznym, bez znajomości realiów, no właśnie skazuje nas na tego rodzaju zafałszowania, kompletne anachronizmy. Dla mnie ogromne wrażenie zrobił film, już przepraszam, nie pamiętam kto zrobił ten film. Film bazował na archiwalnych zdjęciach znalezionych w instytucie bodaj w Waszyngtonie, archiwalnych zdjęciach z przedwojny, celuloidowe, stare, nieme kino, które znalezione zostało zupełnie przez przypadek i nasz przyjaciel Michał Lorenz robił do tego muzykę, film nazywa się Pauline. I film pokazuje, dyskusja wokół tego filmu pokazała mi jedną rzecz, ogromna większość, ośmielę się tak powiedzieć, większość osób, Polaków pochodzenia żydowskiego, mieszkająca na terenie Polski, stanowi odrębny świat. Oni nie znali nawet języka polskiego, nie znali zwyczajów, nie znali kultury polskiej, żyli jakby w swojej kapsule, dzisiaj powiedzielibyśmy, w jakimś odrębnym uniwersum religijnym, prawnym, kulturowym. I w związku z tym próba uratowania takiego człowieka, ponieważ nie było relacji sąsiedzkich, nie było relacji bliskich kontaktów, próba ratowania takiego człowieka, który nie mówił po polsku, w związku z tym też nie rozumiał polskiego dobrze, no, próba autoryzowania go, czy legendowania go jako polskiego obywatela, czy Polaka, no, była wskazana na absolutną porażkę. Panie doktorze, jak to wygląda? Czy ten film dobrze interpretuje tą historię? Panie doktorze, szanowni państwo, kilka kwestii zostało tutaj poruszonych w wypowiedziach moich przedmówców i myślę sobie tak, że zupełnie inna, zanim oczywiście odpowiem na pytanie pana doktora, zupełnie inna jest wrażliwość publicysty, zupełnie inna jest wrażliwość historyka. Ja uważam, że może powiem pewne banalne, powtarzane przez wszystkich stwierdzenie, ale tutaj pasuje po prostu znakomicie. Jeżeli my sami nie napiszemy naszej historii, to napiszą o niej, czyli napiszą ją za nas inni. Ktoś za nas napisze. Tak. Ktoś za nas napisze. Dlatego właśnie, badając problematykę relacji polsko-żydowskich w ramach
projektu polsko-żydowskiego, którym kieruje w Instytucie Pamięci Narodowej, zwłaszcza i problematykę pomocową. Uważam, że właśnie jest sens jak najbardziej prowadzenia badań naukowych, bo ja reprezentuję środowisko naukowe i odnoszę się do publikacji naukowych. Stąd między innymi moja polemika z autorami Dalej jest noc, polemika i recenzje naukowe. Rzeczywiście kwestie, tutaj ksiądz profesor wspomniał o tym, że w PRL-u zaniedbano pewne sprawy. Rzeczywiście zaniedbano, ale tak jak zaniedbano je w latach 90. o wiele bardziej niż w PRL-u. Zwróćmy uwagę, że wszystkie fundamentalne prace, czy to dotyczące kwestii polsko-żydowskiej, czy w ogóle okupacji niemieckiej, to są prace, które powstały w okresie PRL-u. No nie będę tutaj zanudzał Państwa nazwiskami i autorami, ale tak jest. Powstała luka pokoleniowa, ponieważ lata 90. przyniosły bardzo duży nacisk i zainteresowanie, siłą rzeczy przecież po upadku systemu komunistycznego w Polsce, zainteresowanie się zbrodniami komunistycznymi i, że tak powiem, sprostania nowym wyzwaniom. Ta luka pokoleniowa jest dopiero teraz nadrabiana. Te badania dotyczące chociażby strat osobowych Polaków, którzy zginęli za pomoc Żydom. Podjęto te badania cząstkowe w latach 60., 70. I one są my dopiero teraz do nich wracamy, ponieważ w przestrzeni naukowej pojawiają się liczby zupełnie nieprawdopodobne i nieprawdziwe. To, jak zostanie wykorzystane... Mówi pan o tym, co pisze pan Jan Grabowski i tak dalej, tak? Różni autorzy, nie będę tutaj podawał, chociażby ta liczba 200 tysięcy Żydów, którzy zostali zamordowani przez Polaków. Nie wiadomo skąd, na czym się ta liczba opiera, rzekomo na ustaleniach Szymona Dattnera. Już wiemy, że takie dane tam nie padają. Nie wiem, Jan Grabowski, profesor Grabowski twierdził chociażby jakiś czas temu, że powołując się na Ringelbluma, że policja granatowa zamordowała kilkaset tysięcy Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Zresztą, przepraszam, to jesteśmy już blisko miliona z tego wynika. Licząc, ja to liczyłem, bo przygotowuję dużą pracę poświęconą policji granatowej, która funkcjonowała tylko w Generalnym Gubernatorstwie, licząc, przekładając to na statystyki i tak dalej, by to spowodowało, że każdy policjant granatowy musiałby zabić około 40 Żydów, prawda? No to są liczby nieporównywalne. Natomiast to nie znaczy, że na przykład policja granatowa, to o czym pan redaktor wspomniał, swojego za uszami nie ma, bo rzeczywiście była tą instytucją powołaną do życia przez państwo niemieckie, przez Niemców, w której wchodzili skład prawie wyłącznie etniczni Polacy. Oni byli wykorzystywani przez Niemców do działań antyżydowskich, więc ten obraz, to badanie przeszłości jest rzeczywiście bardzo, bardzo skomplikowane. Dodałbym jeszcze jeden element. Ja zapytam teraz na marginesie tego, co pan powiedział w tej chwili, bo czy pana świetnie udokumentowane i merytorycznie, absolutnie wzorowe prace, które były polemiką z Dalej jest noc, czy doczekały się jakiejkolwiek z kolei recenzji z tamtej strony, z Centrum Badania nad Zagładą Żydów? Jaka była reakcja? Tak, doczekały się recenzji. Moja pierwsza recenzja wyszła bodajże w styczniu 2019 roku, w styczniu 2019 roku i jakiś czas później okazało się... Korekta obrazu, mówimy o korekcie obrazu, natomiast to bodajże chyba 2-3 miesiące później sukcesywnie pojawiały się odpowiedzi autorów i redaktorów do tego, co ja napisałem. Natomiast w 2020 roku, we wrześniu chyba, 2020 roku, ukazała się moja odpowiedź na odpowiedź, prawda? No jest takie przyjęte i praktykuje się to w środowisku naukowym, takie polemiki. No, generalnie każdy, spłycając, czy może upraszczając,
jakby każdy pozostał przy swoim, prawda? No ja przy tym, że nadal podtrzymuję to swoje stanowisko całkowicie, które zawarłem w tych pracach, no ci autorzy też podtrzymują swoje stanowisko. Prawda? No dobrze, ale jeżeli wykazano tam absolutnie nadużycia lub wycinania i selektywne traktowanie źródeł, no to jest błąd warsztatowy, no to jest coś, co jest ewidentnym fałszem na źródle. Tak? Panie redaktorze, odpowiem panu w ten sposób, że ze swojej strony zrobiłem to, co rzetelny historyk zrobić powinien. Czyli jest praca, jest rzetelna recenzja, są uwagi krytyczne, merytoryczne i to jest jakby to, co ja jako historyk mogę zrobić. Inne działania to są na przykład publicyści, tutaj patrzę na pana redaktora również. Rolą jakby całej debaty wokół danej problematyki jest to, żeby tą sprawą, no powiedzmy, nagłaśniać, zainteresować opinię publiczną, czy powiedzmy, żeby ona także dotarła do środowisk naukowych. My jeszcze dodam panu redaktorowi, bo to pytanie, prawda, dlaczego Instytut tyle lat minęło, prawda, dopiero w Instytucie powstają te niektóre prace, przynajmniej, no, ta problematyka polsko-żydowska była podejmowana oczywiście w Instytucie, ale nie po to przecież Instytut na początku był powołany. Był powołany zupełnie po czym, jakby inne miał zadania. Jest sukcesorem, następcą Głównej Komisji Badania zbrodni hitlerowskich, więc natomiast my jako naukowcy pracujący w Instytucie powołaliśmy tutaj, dziękuję kierownictwu Instytutu, że w 2018 roku zostało powołane czasopismo, które jest wydawane w języku polskim i angielskim, Polish Jewish Studies, i tam są właśnie prezentowane pewna perspektywa badawcza, perspektywa pewnej wrażliwości historycznej, do której się odnosimy, oczywiście do kwestii relacji polsko-żydowskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji drugowojennych. I kiedy mówimy o tych liczbach, to oczywiście, że podtrzymuję swoje stanowisko, że jak najbardziej warto badać i historyk dąży do tego, żeby jakby swoje dzieło zamknąć pewną, jeżeli ono tego wymaga, zamknąć pewną statystyką. Natomiast statystyka bez komentarza jest bezsensowna. My właśnie pokazujemy, dlaczego są takie, a nie inne dane statystyczne, to, o czym powiedziałem na początku, prawda? Że my nie powinniśmy mówić, że tak słusznie ksiądz profesor zauważył, że powiedziano, że z perspektywy 20, tam powiedzmy, mniej więcej 20 kilka milionów to są etniczni Polacy przy okresie II wojny światowej, że to jest tylko tyle. Ja uważam, że tylko tylu ratowało. Ja bym powiedział, że aż tylu. Powtórzę to, co powiedziałem na początku. To jest aż tylu, jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko ustawodawstwo, ale cały system, który staramy się opisać i pokazać, dlaczego właśnie te liczby są takie, a nie inne, prawda? Przepraszam bardzo, panie dyrektorze, przypominam się opowieść księdza przełożonego klasztoru franciszkańskiego w Harmężach, który powstał koło Brzezinki, który mówi, że te wycieczki żydowskie, które odwiedzają Auschwitz, w ogóle tam nie trafiają, to jest parę kilometrów, a przecież tam w Harmężach powstało miejsce pamięci o księdzu ojcu Maksymilianie Kolbe i miejsce pamięci Mariana Kołodzieja, więźnia Auschwitz, jednego też z niskim bardzo numerem, który w takiej serii dokumentalnych, monumentalnych rysunków, grafik przedstawia tą rzeczywistość. I on mówi, że kiedyś zaplątała się jakaś niewielka grupa Amerykanów pochodzenia żydowskiego, którzy zajrzeli tam i rozmawiają z nimi, i Żydówka w momencie, kiedy już napili się herbaty, pękły lody, jakieś nieufności, zwierza się księdzu, temu ojcu przełożonemu, mówi: proszę ojcze, ja nie mogę jednej rzeczy zrozumieć. Przecież jak Polacy wiedzieli, że tam mordują w tym Auschwitz, mordują tylu Żydów, dlaczego oni nie zorganizowali takiej masowej demonstracji z transparentami przed bramą, żeby stali, żeby nie dopuścili tych transportów, żeby ta masowa demonstracja z tymi transparentami, żeby stała. No to jest cały Carrefour Octu, tak? No mniej więcej, no, sam inną odpowiedź tego rodzaju, prawda, kiedy nasz kolega, jeden z historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, znający się znakomicie dzieje Niemiec, właśnie
chyba podczas jednego z takich pobytów rozmawiał z Holendrem i były dyskusje, prawda, o sytuacji okupacyjnej i wspominał o tym, że w Pawiaku, prawda, więziono setki, tysiące Polaków, represjonowano. Znamy tą historię, prawda? Natomiast on mówił, no to dlaczego nie ci ludzie nie wzięli sobie prawnika, który mógłby ich stamtąd wyciągnąć? Przecież, więc, no proszę Państwa, no dlatego właśnie, żeby mi to nie uciekło, dlatego właśnie w naszym czasopiśmie, czy w naszym projekcie bardzo mocno zwracamy uwagę na kontekst okupacyjny, kontekst tych wydarzeń. Bo przecież jedna z podstawowych uwag moja do opracowania Dalej jest noc, no to jest poza różnymi tam innymi kwestiami, które zachęcam wszystkich Państwa do oczywiście do zapoznania się z tą z korektą obrazu, to jest kwestia bezkontekstowości. To jest, proszę Państwa, no pozbawienia opowieści historycznej realiów, do których tę opowieść odnosimy. Rolą historyka jest, zwłaszcza historyka, który zajmuje się II wojną światową, jest jak najbliżej, jest maksymalne, jak najbliżej, no dotknięcie niemalże tej przeszłości, omówienie jej, opisanie i przedstawienie czytelnikowi. Jeżeli pozbawimy tę opowieść realiów, w których ona się dzieje, no to ona jest zgoła nieprawdziwa. Mamy niesamowite historie. No, film przywołuje bohaterkę absolutną, no, niekwestionowaną osobę o wielkim heroizmie i taka, która powinna mieć pomniki, powinny być ulice nazywane jej imieniem, powinna być funkcjonować w pamięci zbiorowej. Ale przecież Irena Zendlerowa też właściwie została odkryta dla takiego szerokiej wrażliwości, szerokiej pamięci zbiorowej stosunkowo niedawno. Pytanie w takim razie to, co działo się, wracam do tego, co się działo w roku 90, 92, 5, 6, dlaczego nie powstawały takie filmy, dlaczego nie powstawały takie duże freski historyczne, które by przywoływały no, te niesamowicie sensacyjne historie, to są gotowe scenariusze. Pytanie rzucam do Pawła. Znaczy, ja nie sądzę, że tutaj coś bardzo odkrywczego powiedział, może tylko jedna uwaga. Ja oczywiście całkowicie bardzo się cieszę z tych wszystkich badań, które Państwo podejmują i to, co mówiłem, nie w żadnym wypadku nie oznaczało zakwestionowania ich sensu, tylko mówiłem o pewnym paradoksie, że mimo postępu naszej wiedzy, niestety ten obraz, o którym ksiądz profesor wspomniał, no niestety jest odwrotny, niż można by było oczekiwać. No taka jest rzeczywistość publicystyczna, tak ją nazwijmy, no, jeśli tak chcemy. Natomiast jeśli chodzi, dlaczego tego nie było, no, z różnych powodów, ja powiem też tak, no, na przykład też zdecydowanie za mało moim zdaniem, jeśli chodzi o badania dotyczące historii, poświęcamy nie tylko kwestii pomocy Żydom, bo to oczywiście bardzo dobrze, że to robimy, ale też na przykład martyrologii polskiej, to znaczy polskim ofiarom, które ginęły podczas II wojny światowej na masową skalę. No, drobna uwaga, ale do 1941 roku, czyli do momentu, kiedy inwazji Niemców na Sowiety, ta skala znowu statystyczna po polskiej stronie była większa, mówię o osobach zamordowanych, niż jeśli chodzi o Żydów. Do grudnia, precyzyjne dane mówią, że w okresie od września 39 do grudnia 39 na terenach zachodniego Pomorza i Gdańska zginęło około 50 tysięcy polskich ofiar, na terenie generalnej gubernatorii 5 tysięcy i na terenie tak zwanego kraju Warty około 7 tysięcy, a w tym całym okresie zostało rozstrzelanych w masowych egzekucjach około 7 tysięcy Żydów, czyli widzimy, jaka była różnica skali w tym pierwszym okresie. To się potem oczywiście zmieniało od momentu, kiedy Niemcy postanowili na masową skalę. Zmiana proporcji nie oznacza, że terror niemiecki zniknął. No przecież to jest, i chcę zauważyć, że mam wrażenie, że my o tym zdecydowanie za mało mówimy. Za mało mówimy o polskich ofiarach, nie po to, żebyśmy się tutaj w jakikolwiek sposób konkurowali, ale mówienie o polskich ofiarach pozwala nam uzyskać też to, o czym pan doktor wspomniał, czyli kontekst. Bo kontekst polega nie tylko na tym, co Niemcy robili, czy chcieli zrobić
z Żydami i jakimi metodami się posługiwali, ale kontekst polega też na niszczeniu polskości, polskich elit, polskiego państwa i wszystkiego, co z Polską było związane, prawda? To dopiero pokazuje skalę tego niemieckiego terroru w stosunku do i narodu polskiego, i Żydów po 1939 roku. Nawracając do lat 90., no, myślę, że tak. Pierwsza rzecz to coś, co można by nazwać taką pedagogiką wstydu, to znaczy przekonanie, że trzeba wychować w pewien sposób Polaków na nowo i żeby wychować ich na nowo, to trzeba ich przyzwyczaić do tego, żeby się ciągle bili w piersi i przepraszali. I w związku z tym nie badamy albo badamy naszą przeszłość w taki sposób, żeby pokazywać jej ciemne strony, żeby czasem nie pojawił się rzekomo straszliwy demon nacjonalizmu, no bo demon nacjonalizmu, ksenofobii jest budowany na dumie narodowej, a duma narodowa jest budowana na przekonaniu o pewnych wartościach, które udało się zachować. Ksiądz profesor tutaj słusznie zauważył o wartość chrześcijaństwa, czy wartość polskiego katolicyzmu. No to jeśli to jest wartościowe, to przez wielu jest postrzegane nie jako wartościowe, tylko jako groźne, bo jak jest coś, do czego się przywiązujemy, zachowuje naszą tożsamość, daje nam siłę charakteru, to trzeba z tym walczyć albo trzeba to osłabić. I w tym sensie wspominanie o skali pomocy zeszło gdzieś na plan dalszy, jeśli już coś się pojawiało, to właśnie nieustanny ta pedagogika wstydu, która miała pokazać, że cała przeszłość była jedną wielką pomyłką, jednym wielkim problemem. Myślę, że to był jeden z najważniejszych elementów, że tych badań wcześniej nie podjęto. Myślę, że też był taki element takiej naiwności. Naiwność wynikała trochę z tego, że wszyscy uważali, że wszyscy wiedzą, jak jest. No bo przecież kto mógł wpaść na pomysł, że ktoś inny będzie sądził, że to Polacy byli sprawcami? No, w sensie takim ogólnym, prawda? I myślę, że ludzie, którzy w latach 90. zajmowali się historią, szukali w związku z tym jakichś innych tematów, które wydawałyby się znacznie bardziej nieodkryte i zakryte. No właśnie, chociażby zbrodnie komunistyczne, prześladowania komunistyczne. Żołnierze wyklęci. No to wydawało się być czymś całkowicie nowym. Ale to, że Polacy ginęli zabijani przez Niemców i że Niemcy byli sprawcami, no kogo to specjalnie przyjmowało jako tak oczywiste, że wydawało się i że do tej kategorii ofiar należeli i Polacy, i Żydzi, wydało się być tak czymś niepodważalnym, że no, jak zakładam, młody historyk chciał znaleźć jakąś rzecz bardziej kontrowersyjną albo nieznaną, a każdy czegoś takiego szuka, to skupiał się właśnie na tym nowym, a nie na tym, co mu się wydawało tak oczywiste i zwyczajne. I to zderzenie z rzeczywistością nastąpiło dopiero później, początek XXI wieku, kiedy nagle się okazało, że to, co ludzie w Polsce wynieśli z takiej pamięci, no nazwijmy to rodzinnej, pokoleniowej, ma się nijak do tego, jak Polacy są postrzegani w dużej części Zachodu. Zwracam się do księdza jeszcze, ksiądz, który zna realia Izraela. Dlaczego tych drzewek jest tak niewiele wobec skali pomocy, o której tutaj mówimy? Proszę powiedzieć nam, jakie kryteria stosuje Instytut Yad Vashem po to, żeby uhonorować kogoś, kto ratował Żydów? Czy te kryteria, czy nie jest szkopu w tym, że te kryteria są specyficzne? Zapewne te kryteria są specyficzne, ale nie będę się nimi zajmował, dlatego że nie moją rolą jest wczuwanie się w to, jaka jest polityka Yad Vashem. Tej polityki do końca zrozumieć nie potrafię. Zgadzam się z tym w ogóle, jeżeli chodzi o tę problematykę, o czym mówili panowie w gruncie rzeczy jednym głosem. Mianowicie, że my wiemy coraz więcej i więcej, ale rozumiemy coraz mniej i mniej. I Instytutu Yad Vashem również to dotyczy i tych drzewek również to dotyczy. Wiemy, że te procedury są bardzo skomplikowane. Wiemy też, że te procedury, mówiąc łagodnie, są mało demokratyczne, bo tam, gdzie wchodzi osoby duchowne, na przykład biskupów, księży, siostry zakonne, to te procedury są naprawdę bardzo sztywne. Ja chciałbym wrócić krótko do tego, o czym panowie mówili. Upraszczając, widzę to tak, historia to są fakty i wartości. Co do faktów możemy się zgadzać, możemy je, powiedzmy sobie, datami opisać albo w jakimś jednym zdaniu ująć. Natomiast też, jak pan doktor powiedział, statystyki wymagają komentarza i fakty wymagają komentarza. I wobec tego w komentarzach właśnie do tych faktów dochodzą do głosu wartości i to jest historia.
historia na temat tych samych wydarzeń napisana w Moskwie, w Warszawie, w Berlinie czy w Nowym Jorku różni się całkowicie. Wszyscy będą patrzyli na to zupełnie inaczej. Pytają panowie, dlaczego tak późno, dlaczego tak to wyglądało w przeszłości. Proszę państwa, jesteśmy tutaj ci, których ta problematyka interesuje. Ale czy mamy świadomość, że pierwszy transport więźniów do Auschwitz trafił 14 czerwca 1940 roku i był to transport Polaków przywiezionych z Tarnowa. Natomiast pierwszy transport Żydów, dokładnie Żydówek, trafił do Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, bo wtedy powstawała, 31 marca 1942 roku. Więc proszę sobie te daty porównać. My nie mówimy tylko i wyłącznie, Auschwitz dla nas stał się symbolem żydowskiej martyrologii, także dlatego, żeśmy się do tego politycznie przyczynili i traktując dzień 27 stycznia, dzień oswobodzenia Auschwitz przez wojska sowieckie, traktując właśnie jako swoisty koniec Holokaustu. Z Oświęcimiem, z Auschwitz dokładniej, bo w moich czasach, w czasach mojej młodości hasłem było nigdy więcej Oświęcimia. Dziwnie się człowiek czuł, bo Oświęcim miasto, prawda, żyjący Polacy i dlaczego nigdy więcej Oświęcimia, to osobna sprawa. Więc z trudem przychodziło, żeby to zamienić na nigdy więcej Auschwitz. Ale proszę państwa, ja przeżyłem coś, co tutaj daje do myślenia i historykom też powinno dawać do myślenia. Mianowicie w roku 1987-88 został powołany zespół do spraw Państwowego Muzeum Auschwitz. Jeszcze tak się to wtedy nie mówi, Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, tylko Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Na jego czele stanęła pani minister Izabela Cywińska i jako wtedy młody jeszcze ksiądz miałem zaszczyt być do tego zespołu włączony. Jaki był pierwszy problem, z którym trzeba było się uporać? Pierwszy problem był na pierwszy rzut oka bardzo prozaiczny. Mianowicie w skład tego zespołu wchodzili więźniowie. Wtedy jeszcze to były osoby w sile wieku, 80 lata, więc 40 parę lat po wojnie, osoby w sile wieku, które wiedziały, co tam się wydarzyło, znały tę historię, opowiadały o tej historii, rzadziej opisywały i jedno było wiadomo. W Auschwitz nie zginęło 4 miliony ludzi. Do końca lat 80. liczba 4 miliony była uświęcona. Nawet kiedy papież Jan Paweł II w 79 roku był na terenie, sprawował msze święte na terenie Auschwitz-Birkenau, w homilii mówił o 4 milionach zamordowanych. A więźniowie i Niemcy mówili, że to jest absolutnie niemożliwe. No bo skoro obóz działał, prawda, w Auschwitz-Birkenau od 42 roku do 45, to gdyby 4 miliony, to takich, przepraszam za wyrażenie, moców przeborowych, przerobowych ta mordownia nie miała. Więc zaczęto w ogóle kwestionować wszystko. I wtedy pierwsze zadanie tego zespołu było, żeby wyprostować 4 miliony. Dlatego doszliśmy do najpierw, skąd wzięły się 4 miliony? Okazało się, że 4 miliony to była liczba podana przez sowiecką prawdę nazajutrz po zakończeniu wojny. Kto tę prawdę redagował, to osobna sprawa, nie wchodzimy w szczegóły. Na zasadzie pewnie sapienti sat, ale podano 4 miliony i koniec. I zaczęto się domagać sprostowania. Kto się domagał sprostowania? Niemcy, którzy tam przyjeżdżali, oczywiście z zachodu. A my mówimy, ja do nich mówię tak, a co wam przeszkadzało, żeby nie kłamać? U nas ta propaganda była taka, jaka była, ale u was mogliście mówić, mogliście ustalać, tak samo jak mogliście mówić o Katyniu, nie musieliście kłamać, wiedzieliście doskonale, o co chodzi. Rozkładali ręce, robiła się przerwa albo popijali szklanką wody. Koniec końców, po długich debatach ustalono, że liczba tych zamordowanych w Auschwitz to jest 1 100 000, 1 300 000. Z tego około 100 tysięcy to są więźniowie polscy, około 1 000 000 to są Żydzi, 22 tysiące to są Romowie, Cyganie, 20 tysięcy to są
pojmani na początku wojny w niewolę, głównie oficerowie, podoficerowie sowieccy, więc dało się to wszystko jakoś policzyć. Jaki powstał problem? Problem powstał w takim razie, co z liczbą 6 milionów zamordowanych Żydów. Jeżeli uczyliśmy przez 40 parę lat, że 4 miliony w Auschwitz to 2 miliony gdzie indziej, to się mogło, prawda, zgadzać. Tak. To wobec tego, jeżeli w Auschwitz 1 100 000, 1 300 000, to co? W 1998 roku byłem w Kanadzie i zaproszono mnie tam do Canadian Jewish Congress, do samej wierchuszki tego kanadyjskiego kongresu, co było traktowane jako zaszczyt i wiązało się ze śniadaniem. No i po śniadaniu pyta mnie przewodniczący, czy mam, powiedzmy sobie, chwaląc zaangażowanie w te sprawy, pyta przewodniczący, czy mam jakieś pytania do nich, które chciałbym im powiedzieć. Zapytać, wyjaśnić. Są gotowi? No proszę bardzo. No mam takie pytanie. No właśnie to pytanie dotyczy tego, jak zmagacie się, jak ta liczba 4 miliony w Auschwitz, a teraz 1 100 000, bo mniej więcej tego, a mimo wszystko 6 milionów pozostaje tak, jak było. Odpowiedzieli mi, to dopiero teraz jest właściwe. A dlaczego nie reagowaliście wcześniej? I zaprowadził mnie do mapy. I była to mapa Europy Środkowo. Tutaj całej Europy, ale naszej części Europy. I na tej mapie były podawane liczby zamordowanych. A więc Polska tyle i tyle. Czechosłowacja, czy Czechy, Słowacja, bo to już chyba było, tak, to już były niepodległe państwa, było tyle i tyle. Węgry tyle i tyle, Ukraina tyle i tyle, Białoruś tyle i tyle. Powiedzmy Litwa, Łotwa, po kolei. Wszystko razem 6 milionów. Patrzy na mnie, co ty na to? Mapa miała jedną słabość. Mianowicie, że to były granice powojennej Europy, a nie granice przedwojennej Europy. Skwitował tu krótko, ty się do dialogu nie nadajesz. Więc do tak prowadzonego dialogu rzeczywiście się nie nadaję. Proszę Państwa, wracam do tego. Liczba 6 milionów jest święta. Ktokolwiek by to zakwestionował, w Ameryce traci, prawda, pracę na uczelni, w szkole itd., w Kanadzie to samo, w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech to samo itd., itd. Ja nie twierdzę, że jest inaczej. Ja rozumiem żydowską wrażliwość, ja rozumiem żydowską pamięć, ja ją cenię bardzo. Gdybyśmy my umieli tak cenić pamięć, przeszłość, jak oni to robią, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu naszej historii. Tylko pamiętajmy, że w badaniu tych rzeczy, w badaniu tych spraw są również tematy tabu. Te tematy tabu nie są poruszane i nie będą poruszane, nie mogą być poruszane, prawda? Więc mamy troszeczkę związane ręce. Być może jest tak, że jeżeli chodzi również o Polskę, to znaczy o to, co działo się w Polsce, na ziemiach okupowanych Polski dokładniej, w ich przedwojennych granicach, to jest też bardzo ważne, prawda, bo my musimy brać pod uwagę świadectwa z całych połaci przedwojennej Rzeczpospolitej, do których właściwie nie mieliśmy dostępu. Ukraina wcale nie była nam taka życzliwa. Byłem wiele razy na Ukrainie i rozmawiałem z Polakami, nadal są z nimi kontakty i wcale to nie jest takie proste. Litwa też wcale nie było takie oczywiste rzeczy. Na Białorusi może do niedawna było trochę inaczej, teraz już wiadomo.
Więc dzisiaj całe tamte połacie w ogóle już nie ma możliwości żadnej specjalnej kwerendy. Ona ogranicza się tylko do tej części powojennej Rzeczpospolitej, która pokrywa się z tymi dawnymi granicami. Więc i te badania są z konieczności ograniczone, prawda? Dlatego, że pomiędzy tymi ludźmi, zwykłymi, prostymi ludźmi na wsiach i tak dalej, w małych miejscowościach, tam działo się bardzo dużo dobrego. Tylko, że nie wszystkich można było ocalić, znaczy nielicznych tylko można było ocalić, dlatego że terror był straszliwy i ofiarami tego terroru byli także Polacy. Ale tego słuchać się nie chce, bo to wreszcie ostatnia sprawa, wspomnieliśmy o Niemczech, o Niemcach, że Niemcy to przepracowali. Proszę Państwa, jak oni to przepracowali, to ja też widziałem w latach 80. i 90., kiedy jeździliśmy tam na rozmaite konferencje. Oni nie mieli wielkiego wyboru. Oni po prostu mają nad sobą but i do dnia dzisiejszego to nie jest tak sobie, że można o tych sprawach rozmawiać zupełnie swobodnie. Więc to przepracowanie, to raczej przemilczenie pewnych spraw i udawanie, że ta polityczna poprawność jest tam posunięta bardzo daleko, bardzo daleko. Również dlatego, że trzeba powiedzieć, że to, co widzieliśmy także na tym filmie, to okrucieństwo, to strzelanie do bezbronnych ludzi, to zabijanie dzieci. Dzisiaj mamy, wspomniał pan redaktor na początku, mowa o Markowej, która jest właśnie sposobnością do tego dnia. Tam z zimną krwią zabito dwoje dorosłych, sześcioro dzieci i ośmioro Żydów. Strzelać do dzieci to trzeba rzeczywiście mieć. Gdzie się podzieli ci wszyscy Niemcy po II wojnie światowej? Gdzie zniknęli? Nagle się wszyscy przeprowadzili jakiś tam rachunek sumienia i te nie, jedni uciekli, drudzy się przepoczwarzyli, żyli jeszcze i to zupełnie nieźle do późniejszych lat. Więc i oni też tworzyli pewien obraz Polski. Więc to wszystko jest wielowątkowe. To wszystko jest powiedzmy, wydaje się być pogmatwane. To przypomina w ogóle stosunki pomiędzy Polakami a Żydami. Powtarzam to często, kto z Państwa ewentualnie coś czytał czy słuchał, to pamięta. Stosunki między Polakami a Żydami przypominają stosunki pomiędzy mężem i żoną po rozwodzie. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, to sale sądowe, rozwodowe są doskonałym przykładem prania brudnej bielizny. I coś podobnego dzieje się między nami. Żydzi są przekonani, uważają, że sprawa obecności tutaj na terenie Polski to jest sprawa zamknięta, do której nie chcą wracać. Jeżeli nie chcą, oni skasowali, proszę zauważyć, czy powiedzmy sobie, mają nie tylko Haggadę o Holokauście, ale oni skasowali kilkaset lat swojej własnej historii na ziemiach polskich. Tego właśnie o tym mówił rabin Byron Sherwin, że Żydzi nie mogą zrezygnować z tych kilkuset lat obecności na ziemiach polskich. Zawarł to w wykładach, które przełożyłem na polski. Ukazały się na początku lat 90., bodaj 95 rok albo 4, w książce Duchowe Dziedzictwo Żydów Polskich. Miała 10 tysięcy nakładu. Bardzo pięknie wydana, bardzo ładnie się rozeszła. Przydałyby się później jej wznowienia, ale pojawiła się w jednej z wysokonakładowych gazet, której nazwy z chrześcijańskiego miłosierdzia nie wspomnę, pojawiła się recenzja tej książki. Puenta tej recenzji brzmiała: po co się tak odsłaniać? No i to jest właśnie problem. Bardzo dziękuję za tą obszerną i wielowątkową wypowiedź. Ja tylko dodam, skoro dzisiaj mamy 24 marca, dodam jeszcze jeden epizod z Markowej, który opowiedział niedawno na spotkaniu w Przystanek Historia wiceprezes i Instytut Pamięci Narodowej pan Szpytma. Mówił o tym, że
bardzo potrzebowali do muzeum tego w Markowej zdjęcie szefa tego komando niemieckiego, które dokonało zbrodni. I wystąpił do samorządu tego miasta, do tej gminy niemieckiej, gdzie mieszkał ten hitlerowiec. Czy mają jakikolwiek kontakt, żeby jakieś zdjęcie było, bo potrzebne jest mi zdjęcie, żeby widać było twarz tego zbrodniarza. Nie napisali w jakim celu, po prostu zwracają się z prośbą, że muzeum takie i takie prosi o zdjęcie, jeżeli by mieli. Długie milczenie, nie przychodzi odpowiedź. Po jakimś czasie przychodzi odpowiedź od córki tego człowieka. I ona pisze, przysyła oczywiście zdjęcia w pięknym mundurze, dumnie wyprostowany, ze wszystkimi insygniami wojskowymi. I ta kobieta pisze tak: bardzo się cieszę, że zwracacie się państwo, że muzeum zainteresowało się postacią mojego taty. Był bardzo dobrym człowiekiem, trzymam go w pamięci jako bardzo miłego, ciepłego człowieka i cieszę się, że jego pamięć w Polsce będzie, że jego osoba będzie w Polsce upamiętniona. Prezes Szpytma mówi, że myślał, że to jest jakiś fake, że ktoś go wkręca, że ktoś robi jakąś prowokację wobec niego. Ale po jakimś czasie zrozumiał tak, że ta osoba w dobrej wierze myśli, że rzeczywiście ktoś chce upamiętnić dobre imię jej tatusia. No to zdjęcie jest Markowej. Zapytaliśmy pana prezesa, czy rozwiał wątpliwości, czy przekazał, w jakim celu to zdjęcie będzie potrzebne. Powiedział, że na razie nie, ale być może wypadałoby zaprosić tę panią do tego muzeum. No to jest taki... Mi się wypada raczej umieścić ten list obok, to będzie lepsze niż zaproszenie tej pani. To też pokazuje właśnie tą pamięć. Szanowni Państwo, to jest taki moment, w którym organizatorzy dzisiejszego wydarzenia, debaty Sprawiedliwy, Prawda i Pamięć, zapraszają Państwa do dyskusji. Jeżeli są jakieś pytania, ja bardzo chętnie podejdę z mikrofonem. O nie, nawet jest osoba, która to zrobi. Jeżeli Państwo macie pytania, to prosimy bardzo. Dobrze by było, gdyby to były konkretne pytania skierowane do konkretnej osoby, a nie koreferaty, chociaż świadectwa też są mile widziane. Prosimy bardzo. Ja się nazywam Alina Petrowa-Wasilewicz i jestem autorką biografii matki Matyldy Getter, więc trochę obznajomiona, śledząc. Takie pytanie, a dlaczego my jesteśmy jakby w tych naszych badaniach jakby krok za narracją, która jest fałszywa? Krok, nie potrafimy narzucić naszej narracji. Takie mam odczucie, że na przykład pan doktor tutaj mówił o tym, że prawda, w tej chwili ukaże się około 1000-stronicowe badanie według województw przedwojennych, jak ta pomoc Żydom wyglądała. Pan też, prawda, polemizuje, a mnie się wydaje, że tę narrację my mamy narzucić narrację. I oczywiście w taki sposób, żeby to było dwujęzyczne, żeby taki film, który propaguje postaci, a mamy nieprawdopodobne postaci, po prostu to jest tylko, prawda, człowiek góry lodowej, matka Matylda. Są po prostu wspaniali ludzie, którzy i naukowo, i popularnie należy badać. Więc mnie to martwi. Ja wiem, że nasz głos jest słabszy. I tutaj państwo też mówili, panowie, prawda, jaki jest powód tego. Ale cały czas mi się wydaje, że to jest za słabe. I na przykład chyba wczoraj był na Twitterze taki wpis Centrum Szymona Wizentala, że Polacy nie chcą, prawda, przyznać się do tego, no, że byli tymi oprawcami, mordercami Żydów. Przecież na to odpowiadają oczywiście
Polacy, ale prywatnie. Przecież tutaj nalot dywanowy powinien zrobić MSZ, nie wiem, wszelkie możliwe instytucje, żeby coś takiego, dosłownie była dekonstrukcja takiego nieprawdziwego tweeta. Ja sobie zdaję sprawę, jak bardzo trudna jest w tej chwili sprawa odkręcenia to, o czym pan redaktor Lisicki mówił. Ale coś, nie wiem, jaki jest powód i dlaczego my nie jesteśmy w stanie narzucić narracji, a musimy dopiero odpowiadać na kłamstwa i na kalumnie i na źle udokumentowane tezy. Pytanie do kogo kieruje pani? Do pana doktora. No to inaczej, to ja pośrednio do tego pytania pani Alin dodam jeszcze jedno. Ile osób w Instytucie Pamięci Narodowej zajmuje się problematyką no właśnie żydowską? Dokładnie przyszło nam to samo do głowy. Więc szanowna pani, odpowiem w ten sposób, że w Instytucie Pamięci Narodowej w tym projekcie polsko-żydowskim, który ja koordynuję, pracuje 19 osób. Pracuje nas 19 osób, natomiast większość środowisk naukowych, akademickich reprezentuje poglądy badawcze zbliżone bardziej w stronę, że tak powiem, różnimy się, mamy różną perspektywę badawczą. W ten sposób pani odpowiem, co powoduje, że no jest nas po prostu mniej, jest nas no znaczna mniejszość. I ta książka, o której mówię, ona się już ukazała. Ona się ukazała rok temu. No, pytanie do mediów, pytanie do publicystów, bo ja nie spotkałem nigdzie omówienia, może się mylę, jakiegoś komentarza tej publikacji, pierwszej w Polsce publikacji, która zbiera, podsumowuje dorobek polskiego piśmiennictwa, także anglojęzycznego, czy mamy specjalistów badających różnymi językami, również innych, z innych krajów, dorobek piśmiennictwa pomocowego. I ja nie widziałem jakiegoś omówienia, więc my tu jakby... To może, przepraszam, powiedzmy, jak brzmi tytuł tej książki. No jest, tytuł jest bardzo nudny, bo tytuł brzmi Stan badań nad pomocą Żydom na okupowanych ziemiach polskich. To jest praca, która ma 1000 stron, a 4 formatu, zaopatrzona jest w 2 mapy z podziałem administracyjnym przedwojennym i z podziałami administracyjnymi prowadzonymi bezprawnie przez państwo niemieckie, mówię tutaj o ziemiach polskich, z szerokim wstępem naukowym komentującym najważniejsze obecnie kierunki, postulaty badawcze, analizą źródeł, które należały przejrzeć, sprawdzić, tam kwerendy przeprowadzić. Są tam wszystkie województwa omówione, jak pomoc wyglądała, jaki jest punkt wyjściowy do tej debaty naukowej nad pomocą. Od tego czasu ukazała się kolejna monografia o pomocy w województwie śląskim. Jest przygotowana monografia o województwie stanisławowskim, Polskie Kresy Wschodnie, więc to jest jakby jedna kwestia. Natomiast druga, o co pani pytała, ktoś różne tam wpisy twitterowe, więc tak, ja myślę, że no potrzeba jest podjęcia szerszych działań w sferze edukacyjnej, w sferze naukowej, publicystycznej na tym polu, więc to jest jakby jedno. Natomiast powiem też, no będę trochę jednak, może nie adwokatem diabła, ale jednak, no bo nie dotknęliśmy chyba pewnego clue. Skąd to się bierze? Skąd jest takie no, pojęcie, prawda, o tych polskich sprawcach? Jeszcze bym dodał, że tutaj pan ksiądz profesor znakomicie to rozrysował w tym trójkącie. Tam jest jeszcze coś takiego jak świadek uczestniczący. Był taki etap... Bystander, właśnie. Oni to jest tak, bystander to jest jedno, ale bystander stoi i się przygląda, a jest świadek, który nie tylko stoi, ale uczestniczy w tym procesie ludobójstwa. Więc proszę państwa, dlatego ciągle mówię to trochę jak mantrę o tym kontekście okupacyjnym. Wyobraźmy sobie taką sytuację, to między innymi pisał profesor Musiał, a zbadałem to, wyjdzie taki mój artykuł w Polish Jewish Studies, akta gminne, które pokazują sposób, w jaki Niemcy zmuszają Polaków do
uczestnictwa, partycypowania w ich polityce antyżydowskiej. Bardzo prosty przykład. Sołtys z danej wsi musi podpisać oświadczenie, że w jego wsi nie ma żadnego Żyda pod groźbą kary śmierci. Tenże sam sołtys musi wydać zaświadczenie uprawniające każdą osobę nową w danej wsi do tego, żeby mogła w tej wsi zanocować. Niemcy zmuszają na przykład, jeżeli pozbawimy tego kontekstu okupacyjnego, może powstać wrażenie, że sołtys sam z siebie o tym decyduje. On to czyni, bo jest zagrożone jego życie, prawda? Podpisuje takie oświadczenie. Na zgromadzeniach sołtysów w całym GG, czy na ziemiach okupowanych, przypomina się ciągle, że jest kara śmierci za pomoc Żydom i Żydom pomagać nie wolno. Mało tego, Niemcy organizują obławy przeciwko Żydom, w których udziale zmuszają również Polaków. Jeżeli pozbawimy kontekstu takiego, że dzieje się to pod przymusem i na rozkaz, no to może powstać takie wrażenie dobrowolności, prawda? Myślę, że dlatego ten kontekst okupacyjny jest, ja tylko mówię na takie no naprawdę wierzchołek góry rodowej. No tak, tylko że widzi pani, to w takim razie ja odpowiem trochę za pana doktora. Mogę ja jeszcze chwileczkę? Bardzo proszę. Nie, bo to, co pan doktor powiedział, no to, że używało się przemocy i ludzi się pod wpływem przemocy mogą zrobić różne rzeczy, to nie jest żadne wielkie odkrycie. No wystarczy wziąć wspomnienia Salka Perychodnika, który zapakował do wagonu własną rodzinę, prawda? I przecież nie zrobił tego dlatego, bo to zrobił, tylko dlatego był przerażony pod przymusem. I takich przykładów potwornych jest bardzo dużo. Ludzi popełniających potworne przestępstwa, bo tak trzeba to określić, pod wpływem terroru, no bo tak to wyglądało. Ale problem, tutaj wrócę do tego, od czego zacząłem. My w tej dyskusji staramy się opisywać rzeczywistość, czyli kontekst. Pokazujemy, skąd to się brało. Ta druga strona, o której pani wspomina, kompletnie się tym nie interesuje. Dlatego właśnie może nieustannie oskarżać. Ponieważ jak się odetnie na przykład wiedzę na temat tego, jak wyglądały administracyjne władze generalnej guberni, to się zaraz okaże, że sołtysi sami z siebie działali, prawda, straż, brandatowa policja się tam zbierała i biegała, straż pożarna jeździła, młodzi tam się zbierali i nic innego, bo odetniemy część rzeczywistości, która to tłumaczy. I teraz ja uważam, że niestety, i dlatego mówiłem o złej woli i o instrumencie i o walce, nie wierzę w to, żeby ludzie piszący tego rodzaju tweety reprezentujące centrum Szymona Wiesenthala nie zdawali sobie z tego sprawy. Dlatego mówię o złej woli. I niestety, jeśli jest po jednej stronie zła wola, to jedyną metodą walki z tego typu rzeczami nie jest skądinąd chwalebna działalność historyczna, informacyjna i tak dalej, bo ona jest bardzo ważna i ona nam pozwala dyskutować w debacie publicystycznej, ale używanie mechanizmów politycznych do tego. I Polska ich rzeczywiście nie używa. No nie potrafi tego użyć. A skąd to się bierze, że my nie potrafimy, mając tyle różnych instytucji? IPN akurat się do tego średnio nadaje, bo to nie jest instytucja, którą moglibyśmy porównać z Centrum Wiesenthala albo z innymi takimi ośrodkami. A dlaczego mimo tego, że od 2015 roku obiecywano, że takie instytucje, czy takie powstaną, coś w rodzaju takiego Anti-Defamation League, prawda, albo innych instytucji, one niestety nie powstały. I ja mogę się z panią tylko zgodzić, że uważam, że w tej sprawie Polska zachowuje cały czas zaskakującą bierność. Nie mamy tych mechanizmów. Mamy, powiem jedną rzecz z kolei dobrą. Mamy nieprawdopodobne pospolite ruszenie. I to jest rzeczywiście wielka siła Polski. Kiedy tego typu opinie albo tego typu rzeczy się dzieją, ludzie się sami skrzykują, sami reagują, sami się temu przeciwstawiają, na masową skalę bronią i to jest wielka rzecz pokazująca, że wciąż no, ten duch w narodzie nie umarł. Ale jeśli chodzi o obronność, o działalność takiej instytucji, która by działała i zdawała sobie sprawę, że tu nie chodzi wyłącznie o reagowanie i o wyjaśnianie, tylko mamy do czynienia jednak z tym, co możemy nazwać walką polityczną, z tym jest jakaś dziwna słabość. To ja jeszcze dopowiem tylko, że dzisiaj to, co pani powiedziała, kulturę, inaczej historię pisze się na Twitterze i w kulturze masowej, a nie w instytutach naukowych. W związku z tym, panie doktorze, czy jest szansa, żeby do tych 19 osób dopisać jeszcze jedną, zatrudnić, która by obsługiwała media społecznościowe? Myślę, panie redaktorze, że no to jest jakby pytanie
stricte... Przepraszam, to było trochę sarkazmu. No, mam świadomość, nie do mnie. No, myślę, że no, też obsługujemy, też wchodzimy oczywiście, a myślę tutaj, że myślę, że kierownictwo, ktoś z przedstawicieli kierownictwa Instytutu byłby bardziej władny do tego, żeby w sposób szczegółowy na to odpowiedzieć. No, myślę, że chyba wszyscy zauważyli, że wchodzimy jako Instytut, powiedzmy, w nowe technologie, w nowe formy przekazu. Próbujemy też diagnozować jakby problem, skąd młodzież, skąd starsi, skąd nauczyciele, dorośli czerpią wiedzę o historii, o tym między innymi będzie na Kongresie Pamięci Narodowej. No, jest oczywiście dużo do zrobienia, i natomiast mówię, no, mamy i ten dział edukacyjny, prawda, i dział naukowy, no, podejmujemy wiele działań. No, myślę, że najważniejsze, że one zostały podjęte, to znaczy, że prowadzimy rzetelne badania naukowe dotyczące relacji polsko-żydowskich. Myślę, że to jest też, że od tego powinniśmy w ogóle zacząć i to robimy. A ogromna rola, moim zdaniem źle wykorzystywana albo niewykorzystywana, albo zaniechana, to jest rola kultury masowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, twórców, którzy mogą zrobić. To przyznam się szczerze, jestem pod wrażeniem tego filmu, jest pięknie zrobiony, razi mnie trochę zbyt nachalna muzyka, jak z windy, czy z garażu w Galerii Mokotów, przepraszam bardzo, natomiast film sam jest świetny. Filmów takich jest tak niewiele, właściwie na palcach jednej ręki można policzyć Historię Kowalski, Arkadiusza Gołębiewskiego i Maćka Pawlickiego. Jest film Sprawiedliwy, że nie pamiętam w tej chwili autora. Bardzo niewiele tych rzeczy. Tych rzeczy powinno... Dzisiaj kultura masowa narzuca narrację, buduje wrażliwość. Bardzo proszę. Ja myślę, odpowiadając pani, to sądzę, że narracji nie da się narzucić. To jest niemożliwe. Narrację można przyjąć i bardzo dużo zależy od wrażliwości, od sposobu podania, od emocji, od uczuć, od skojarzeń, które człowiek ma. I dopiero wtedy ta narracja zostaje przyjęta. Oczywiście powinna być prawdziwa, bo to o to chodzi. Nie tworzenie narracji dla niej samej, czy powiedzmy sobie przekazywanie swoich opinii, swoich sądów, tylko przekazywanie prawdy. My dzisiaj z tym mamy bardzo rzadko do czynienia, bo ludzie dochodzą swoich racji, nie prawdy, tylko racji. Kto ma rację? Kto ma rację w sporze Polaków z Żydami, jeżeli takie istnieje? Polaków z Izraelem, prawda? Polaków między sobą i tak dalej. Kto ma rację? I rzucamy się sobie do gardeł. I oczywiście nic dobrego z tego nie wynika. Natomiast gdzie leży prawda? Czy odpowiedź na pytanie, czy w ogóle istnieje prawda obiektywna? A jeżeli powiemy, że każdy ma swoją prawdę, no to możemy się rozejść, prawda? I narzuca, i mówienie, że my narzucimy komuś narrację, to nie zda egzaminu. Potrzebna jest no właśnie coś więcej, coś, co człowieka poruszy, co nim wstrząśnie, co w nim zostanie. Proszę, państwo wiedzą, że od czasu do czasu jesteśmy bombardowani, polskie obozy zagłady. No i oczywiście ambasady prostują w danym kraju i tak dalej. To jest celowa robota. Bo dookoła tego się obraca cała ta sprawa, bo rzuci się takie hasło, a potem prostujmy. To jest na zasadzie, gdyby każdej i każdemu z nas rzuciło się takie pytanie. Przepraszam. Czy pan przestał już kraść? To co pan odpowie? No właśnie. Tak? Nie? Nigdy nie zacząłem. Nigdy nie zacząłem? Na pewno? Prawda? Proszę popatrzeć, błędem jest wejście w tę dyskusję. Być może nadszedł czas, żebyśmy sobie uświadomili, że jeżeli ktoś fabrykuje te wszystkie fejki, a wiemy, że tego jest pełno w rozmaitych dziedzinach życia, to nie może być tak, że nasza kultura, nasze życie towarzyskie, nasza polityka obraca się wokół tych fejków.
bo będziemy się zajmowali przez następne 100 lat prostowaniem polskich obozów koncentracyjnych i tak dalej. A dochodzenie, to znaczy budzenie takiej wrażliwości, świadomości, pokazywanie, że my też mamy, my Polacy mamy swoją wrażliwość. Ja nie będę tego tutaj Państwu opisywał, bo to by zajęło 2-3 minuty, ale w książce, prosimy bardzo, mamy na to czas. Kościół Żydzi Polska, tam opisuje taki właśnie epizod, który przeżyłem w Nowym Jorku w 1994 roku. Skoro pan pozwala, to proszę bardzo. Była to takie w ramach takiej wymiany pomiędzy polskimi uniwersytetami, wydziałami teologicznymi a Żydami. Wspomniałem, że i z żydowskimi instytucjami w Ameryce. Wspominałem, że do nas przyjeżdżał Byron Sherwin. Nie tylko on były. Organizowałem sympozja z cyklu Kościół, a Żydzi, judaizm. No i trafiłem właśnie tam do Stanów Zjednoczonych i zostałem zaproszony do wielu synagog w różnych miejscach. I to były bardzo, bardzo takie różne spotkania, ale to jedno było zupełnie wyjątkowe, mianowicie była długa szabatowa liturgia. Musiano mnie przyjąć, jeżeli tak można powiedzieć, w tej synagodze, dlatego że zostało jakoś tam to odgórnie przygotowane. Nabożeństwo trwało bardzo długo, musiałem zaczekać do samego końca, no jak się wszystko skończyło, wtedy wyszedł pan kierujący tym zgromadzeniem i mówi tak, mamy dzisiaj gościa, ale ta prezentację poprzedził pytaniami, mianowicie kto jest największym antysemitą na świecie? No więc tego Polacy, Pols. Wśród Polaków kto jest największym antysemitą? Tak, coś tam z przodu, z tyłu, na to. No, klerczy, church, kościół. A w kościele kto jest największym antysemitą? Priest, księża. No to mnie teraz przedstawił. To macie przed sobą Polaka i księdza, a do mnie mówi, proszę bardzo. I jakby się Państwo zachowali, ja nie wiem skąd mi to przyszło. Nie wiem, do dzisiaj się zastanawiam, wspominam to wydarzenie. Bo pierwszy odruch to było wyjść. Wyjść po prostu, iść i. Ale takie pewne poczucie, jeżeli tak można powiedzieć, przekory i takiego przywiązania do polskości, tak bym to nazwał, pomyślałem sobie, nie mogę tak tanio skóry sprzedać. Więc była harmider, synagoga była trochę dłuższa niż ta sala, ale mniej więcej tej szerokości, ogromny harmider, ogromny hałas, stanąłem przed nimi. A ponieważ miałem doświadczenie w uczeniu dzieci, bo uczyłem dzieci wcześniej, no to wiedziałem mniej więcej, jak z tłumem postępować. Stanąłem przed nimi i nic nie mówię. No więc pierwsi ci zauważyli, że nic nie mówię, potem drugi rząd, potem trzeci, potem wszyscy. No i zapanowała absolutna cisza. Absolutna, tak jak wśród dzieci, zdziwienie, prawda? Coś takie. No i wtedy mówię im mniej więcej tak. Mówicie, że byliście prześladowani. Mówicie, że stawaliście się przedmiotem ironii, kpin. Mówicie, że zachowywano się wobec was niegodnie, że byliście przyjmowani niegościnnie i tak dalej. I jeszcze tam parę zdań. Mówię to dzisiaj. Daliście przykład, że umiecie to wszystko doskonale odwdzięczyć. Doskonale podzielać. I dziękuję bardzo. Chcę wychodzić, a oni z przodu. No, father, nie proszę pana, w Ameryce nawet Żydzi zwracają się do nas proszę księdza, a w Polsce proszę pana. Ale father, no nie chodź. To my nie jesteśmy, to nie jest tak. I dopiero wtedy mówiłem na temat, który tam był, Polish sensitivity, Jewish sensitivity, polska wrażliwość, żydowska wrażliwość. Proszę Państwa, wróciłem do Polski i gdzieś miesiąc później listonosz przynosi paczkę starannie zawiniętą i tak dalej.
a w środku podziękowanie za obecność w tej synagodze. Jedno z nielicznych podziękowań, które dotarło na piśmie i podziękowanie, że mogłem u nich być. Proszę bardzo, można coś zrobić, jak mi się wydaje. Tego jestem pewny, nawet można coś zrobić, ale niekoniecznie mnożąc argumenty, ile raczej wsłuchując się jedni w drugich. W końcu jedni i drudzy, no jesteśmy ludźmi, mamy jakieś te fundamentalne wartości, które podzielamy. Ja mam pytanie. Bardzo proszę. Maria Sikora, ja mam pytanie do pana doktora. Skąd biorą się liczby, ilu Polaków pomagało Żydom? Pytam dlatego, ponieważ miałam możliwość zobaczenia relacji Żyda, który pisał ją po wojnie. Słyszałam też, że wszyscy Żydzi, którzy przeżyli II wojnę światową, takie relacje pisali. Już odpowiem pani, skąd się biorą. Skąd w ogóle liczba 300 tysięcy, o której mówimy, to jest liczba, która jest liczbą powstałą przez bardziej wskutek no, pewnych wyliczeń matematycznych przyjętych przez Teresę Preckerową, która przez nikogo te badania jakby nie zostały zakwestionowane. Teresa Preckerowa ustaliła, że aby uratować, już to mówiłem dzisiaj, aby uratować jedno życie żydowskie, potrzeba było około 10 osób, tak? Więc no, zaraz do tego dojdę, bo to niekoniecznie musi być też prawdą. Bo różne historie się zdarzały, że w tej sytuacji, jeżeli przeliczymy, a liczba osób, Żydów, którzy przeżyli dzięki polskiej pomocy, szacowana jest na między 25 a 30 tysięcy, te liczby, które Państwo spotykają w starszej literaturze, w latach 60., 70., no zostały, no nie, są współcześnie w ogóle kwestionowane, bo Szymon Dattner w Lesie Sprawiedliwych w latach 60. mówił o tym, że dzięki polskiej pomocy przeżyło około 100 tysięcy Żydów, czy nawet nieco ponad. Obecnie mówię tutaj o badaniach na przykład Adriana Stankowskiego i Piotra Wazera, które mówią o 25-30 tysiącach, więc jeżeli przemnożymy te 25 razy 30, razy 10, no to mamy taką liczbę. Natomiast oczywiście badania, które są prowadzone nad Księgą Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, to są oczywiście badania wycinkowe, prawda, bo nie wszyscy, którzy udzielali pomocy czy ratowali, to zaszczytne odznaczenie dostali. No w takiej sytuacji na podstawie tych badań cząstkowych, które się odnoszą do księgi, liczba Polaków ratujących będzie o wiele mniejsza, bo według tych wyliczeń statystycznie, no ja wiem, że to tak brzmi dziwnie, no ale jednak statystycznie to się liczy, no ile osób było zaangażowanych w udzielanie pomocy w stosunku do liczby Żydów uratowanych i to wychodzi znacznie mniej. Znam takie historie, gdzie na przykład jedna rodzina składająca się z czterech osób uratowała 15 Żydów. To wychodzi 0, ileś tam, prawda, statystycznie na uratowane jedno życie, a są też przypadki, gdzie jest dużo więcej osób zaangażowanych, prawda, bo jest siatka pomocowa organizowana po to, żeby jedną osobę uratować. Więc to są badania, które należy, żeby one miały no, jeszcze większy imprimatur wiarygodności, no to należałoby przeanalizować nie tylko te przypadki, które są, powiedzmy, o których mamy pełną wiedzę, a przynajmniej dużą, jeżeli mówimy o sprawiedliwych, łącznie z tymi przypadkami, o których my wiemy, nie zostały te osoby oznaczone, natomiast no, odhaczać sobie, za przeproszeniem, gdzieś tam odnotować, że mamy taki przypadek i wtedy moglibyśmy wokół konkretnych przypadków no, tę statystykę budować. Natomiast no, wszyscy się zgadzamy co do tego, że no, próba zmierzenia się, powiedzmy, czyli przedstawienia, powiedzmy, publikacji, która powie, że to jest ta liczba ostateczna, no,
jest niezwykle trudna, prawda? No to jest benedyktyńska żmudna praca. No na koniec jeszcze dodam jedną rzecz, o której nie wspomniałem, kiedy mówimy o tym, skąd to się bierze. No proszę Państwa, no niestety, jeżeli mówimy o ten negatywny obraz i w kontekście relacji polsko-żydowskich, nie możemy o tym zapominać, że jednak byli tacy Polacy, nie tylko szmalcownicy, którzy, że tak powiem, no, uczynili sobie z denuncjacji Żydów źródło dochodu, ale byli też tacy Polacy, którzy niestety, ale no własnoręcznie zbrodnie na Żydach popełniali, między innymi policjanci granatowi, ale także inni cywilni Polacy, niezależnie od przymusu, który był wprowadzany przez Niemców. Więc też o tych postawach takich, o tej niegodziwości, też o tym musimy pamiętać, prawda? Natomiast to musimy to badać, co z czego się brało. Znaczy chodziło mi o to, że łatwo to zweryfikować. No bardzo proszę. Dlatego, że jeżeli są relacje, które znajdują się, nie wiem, w Instytucie Historii Żydów, to można sprawdzać, prawda? No oczywiście jest to bardzo duża skala całego przedsięwzięcia. Ale można to zweryfikować. Skala nie jest, przepraszam, że wejdę pani słowo, skala nie jest tak duża, jakby się mogła pani wydawać do weryfikacji. W Żychu na przykład jest 8 tysięcy relacji, podstawowy korpus tych 301 z tego zespołu i 302 o relacjach i można odpowiednio dzieląc to na poszczególne zespoły badawcze, można to przeanalizować, tylko bardzo często w tych relacjach osoby udzielające pomocy są anonimowe, nie ma, to nie jest tak, jak nam się mogło wydawać, że Jan Kowalski spisuje swoje życie, prawda, czyli swoją tą gehennę II wojny światowej i on wszystko nam przedstawia, po prostu nie ma, podaje nam na tacy, że tylko wziąć tą relację i mamy porównać kilkadziesiąt tych relacji i mamy pewien obraz. No niestety, ale jest to bardzo, bardzo mylne, ponieważ te relacje są rwane, w wielu miejscach, powiedzmy, są niepełne. Możemy się tylko domyślać, że dana osoba musiała spotkać na swojej drodze kogoś, kto jej pomógł. I kluczowa też jest kwestia tego, dlaczego te relacje mają taki charakter, ponieważ debatujemy tu o pomocy, prawda? Natomiast dla Żydów pomoc była jednym z elementów ich doświadczenia wojennego. Więc oni opisują jakby całość, natomiast my z tej całości próbujemy tą cząstkę odnaleźć, która no jest dla nas, powiedzmy, ważna w tej problematyce, którą się zajmujemy. Więc stąd jest ta trudność. Na przykład w badaniach nad województwem stanisławowskim, które nasz kolega z Instytutu prowadził, mówi, że wielogodzinne, prawda, odsłuchy relacji z Shoah Foundation ze Stanów Zjednoczonych, które niekoniecznie przyniosły jakąś nową jakość w tych badaniach, ponieważ, no, tak jak mówię, relacje gdzieś są niepewne. Ktoś mówi, że udzielono mu pomocy, ale kto udzielił pomocy, jak, w jakich okolicznościach, prawda? No, to jest ten element, na który my jako badacze i też no, wszyscy, którzy są tematem zainteresowani, po prostu nie mamy wpływu. Z drugiej strony wiadomo, że jeżeli Polak nie pomógłby Żydowi, to on by po prostu nie przeżył. Nie przetrwał, tak. W większości przypadków tak, natomiast są też takie przypadki, mamy takie historie osób, które skutecznie przetrwały Holokaust dzięki własnej inwencji. Ich była oczywiście mniejszość, natomiast takie przypadki też były. I powiem pani jeszcze jedną rzecz, jeżeli mówimy o źródłach. Przynajmniej w takiej książce, którą została wydana w 2019 roku w Instytucie o represjach za pomoc Żydom, bardzo dużą podstawę źródłową stanowiły na przykład wyroki sądów niemieckich, Sondergerichte, które funkcjonowały na okupowanych ziemiach polskich. One w dużej części są na przykład w Bundesarchiv zdeponowane. I tę jakby... Tu należałoby jeszcze szukać, prawda, tych materiałów, gdzie można by te badania statystyczne prowadzić. Natomiast są to materiały zdekompletowane, to jest oczywiste. Natomiast bardzo, myślę, obiecującym źródłem są również
źródła dotyczą tak zwane procesy sierpniowe, które stanowią podstawę badań relacji polsko-żydowskich w kontekście negatywnym, ale zarówno w moich badaniach, dla mnie, przeze mnie prowadzonych, powiedzmy dla regionu kieleckiego, dla innych historyków, między innymi dla regionu krakowskiego, tutaj kolegę doktora Romana Girona wspomnę, one dają również podstawę do pokazywania tego kontekstu pomocowego i tych przypadków również, które pozytywnych. A co najważniejsze, one również mają tę przewagę, że są w stanie nam udowodnić i pokazać te przypadki, które zakończyły się na przykład śmiercią ratowanego, który nigdy nie mógł zaświadczyć o osobach, które mu udzielały pomocy, prawda? Więc to, mówię, no można by tutaj godzinami rozprawiać, ale mówię, no... Dlatego ja muszę tutaj wkroczyć radykalnie. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy już po czasie. Szanowni Państwo, tu obiecująco brzmi ten zespół badawczy, to, że ta praca trwa. Zapowiedzi pana doktora no, wyglądają też zachęcająco. Pozostaje ogromna robota do zrobienia w przestrzeni kultury masowej i to jest rzecz, która na pewno leży i to jest zadanie dla nas wszystkich. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, a gośćmi debaty, uczestnikami debaty był ksiądz profesor Waldemar Chrosowski. Wielkie brawa. Doktor Tomasz Domański, delegatura kielecka Instytutu Pamięci Narodowej i redaktor Paweł Lisicki. Bardzo wielkie brawa, dziękujemy serdecznie. Ja nazywam się Jan Pospieszalski, pozdrawiam wszystkich i czekamy na kongres 12-15 czy 13-15 Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo dziękujemy. Do widzenia Państwu.